Wielce szanowny panie redaktorze, wielce czcigodni księża, współbracia w kapłaństwie Chrystusowym i bracia franciszkanie, bezpośredni bracia świętego Maksymiliana i wielce czcigodne i umiłowane siostry, wielce szanowni i umiłowani państwo. Myślę, że z postaci świętego Maksymiliana bije, promieniuje nieprawdopodobna pierwotność i tęsknoty, ale także i prawdy, i miłości o tym, że człowiek wypłynął faktycznie z tego źródła bytu, którym jest nasz boski Kreator. I właśnie, jeżeli dobrze rozumiem świętego Maksymiliana, to całą swoją totalnością jako człowiek zapragnął zjednoczenia ze swoim Panem. I to jest z całą pewnością najgłębszy rys jego człowieczeństwa. I na takim człowieczeństwie zostało nabudowane całe jego wielkie, niezwykłe i święte dzieło. Całego jego życia, łącznie z tą koroną oddania tego bezcennego daru, bycia tym oto konkretnym człowiekiem Maksymilianem za brata w tym miejscu nieprawdopodobnej, bestialskiej, bo diabelskiej kaźni, olbrzymich cierpień wielu ludzkich istnień w obozie śmierci i zagłady III Rzeszy Niemieckiej. I właśnie tutaj zauważamy, drodzy państwo, w tym wielkim człowieku, zakonniku, kapłanie i męczenniku za drugiego, w nim odczytujemy właśnie ten pierwotny plan naszego Boga, żeby powołać człowieka do wiecznej wspólnoty z nim samym. I święty Maksymilian to genialnie poznał, w sposób genialny umiłował i w sposób rzeczywiście też niepowtarzalny zaświadczył o tym planie Boga względem jego osoby i względem każdego człowieka. I drodzy państwo, odczytanie tego programu człowieczeństwa jest właściwie samym sercem każdego naszego człowieczeństwa. Dlatego ten święty, tak jak każdy święty, na swój charakterystyczny tylko sobie sposób też pozwala nam precyzyjniej poznać ten program Boga Stworzyciela, realizować go w ciągu całego swojego życia wszystkimi aktami naszej egzystencji ludzkiej. I jeżeli zachodzi taka konieczność, to też zaświadczyć swoim osobistym cierpieniem, że ta prawda o naszym człowieczeństwie jest niekwestionowalna. Dlatego, że ta prawda nie ma czasoprzestrzennej struktury, lecz ma swoje wiekuiste źródło wiecznie osobowym i wiecznie istniejącym Bogu i Panu. I tego nam bardzo potrzeba także dla naszej polskości dzisiaj, właśnie tego odkrycia tej głębi człowieczeństwa, tej wielkości bycia człowiekiem, tej nietykalności w każdym tego słowa znaczeniu. I wydaje mi się, że jeżeli w tym kontekście dziejów
Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła na ziemi polskiej, właśnie myślimy o Polsce doskonalszej, o Polsce mądrzejszej, o Polsce wolniejszej, o Polsce bardziej twórczej i o Polsce świętej, to takiego programu dla każdego człowieka Polaka i takiej i podobnej formacji we wszystkich aktach naszego polskiego człowieczeństwa nam dzisiaj, Polsce, bardzo potrzeba. Bo bez tego programu dla człowieka każda reforma naukowa, reforma polityczna, reforma gospodarcza, czy tak jak rozumiemy bardzo dobrze w tym kontekście dziejów Kościoła, reforma człowieka w przestrzeni eklezjalnej, nigdzie nam się, drodzy Państwo, nic nie powiedzie. I dlatego Maksymilian jest wielkim przykładem i wzorem dla każdego Polaka, każdego pokolenia i każdego czasu i dla wszystkich naszych, dla tej szeroko pojętej sfery polskiego czynu. Bardzo nam potrzeba takiego formatu człowieczeństwa dla odnowionej, prawdziwie odnowionej Polski, a nie Polski bazującej wciąż na nowych iluzjach. Czyli gdybyśmy mieli zdeformowaną wizję człowieczeństwa, i jeżeli niektórzy dzisiaj w Polsce ją mają, nigdy pod żadnym imieniem partyjnym, politycznym, intelektualnym, naukowym czy imieniem sztuki nie będziemy w stanie zbudować doskonalszej Polski. Będziemy po prostu karmić się iluzjami, które będą nas prowadzić donikąd. Potrzeba nam zatem koncepcji człowieka Bożego i takiej też praktycznej realizacji we wszystkich wymiarach naszej polskiej egzystencji, żeby ten człowiek Boży tworzył naukę, żeby człowiek prawdziwie Boży tworzył polską politykę, żeby człowiek prawdziwie Boży tworzył sztukę we wszystkich jej działach, żeby człowiek Boży tworzył polską gospodarkę, żeby człowiek Boży tworzył polską sferę publiczną, myślę tutaj o wszystkich naszych polskich mediach, i żeby człowiek Boży wypełniał także tę przestrzeń naszego Kościoła Chrystusowego, ale działającego na ziemi polskiej. To jest właśnie ten projekt człowieczeństwa Maksymiliana, bardzo precyzyjnie odczytany, zarówno intelektualnie, jak też moralnie, jak też religijnie, jak też w szerokim tego słowa znaczeniu kulturowo, odczytany z programu Boga samego dla nas, wszystkich Jego dzieci, dla całej rodziny ludzkiej, od pierwszego człowieka aż po ostatniego, który zostanie powołany w dniu ostatecznym do istnienia. Tak bym najkrócej ujął, drogi panie redaktorze i drodzy państwo, tę kwestię aktualności, wielkości i świętości świętego Maksymiliana i jego aktualności nieprawdopodobnie żywej dla naszych pokoleń. Księże profesorze, nie byłbym sobą, gdybym mówiąc o świętym Maksymilianie nie zapytał o media. To była postać w historii naszej najnowszej, historii Polski, wielce zasłużona chociażby z tego powodu, że ksiądz, wtedy ojciec Maksymilian, dzisiaj święty, powołał jedne z największych mediów katolickich w Polsce. Mały dziennik, radio, próby z telewizją, próby zakupu samolotu,
Tak, to święty Maksymilian chciał kupić samolot, aby prasa mogła docierać do najdalszych zakątków Rzeczpospolitej. Księże profesorze, ksiądz studiując pisma świętego Maksymiliana Kolbe, które zostały wydane przez ojców franciszkanów, jakby ksiądz profesor wskazał, co było takim bezpośrednim motywem, ale też i pośrednim powodem do tego, aby zająć się właśnie taką, dzisiaj się to nazywa nową ewangelizacją, ale ewangelizacją poprzez media. Czy wtedy ojciec Maksymilian widział tę falę totalitaryzmu, ideologii, która szła na Europę? Czy to było bezpośrednim, jakby bezpośrednią przyczyną zaangażowania się w media? Jeżeli, drodzy Państwo, prawdą jest to, co odczytał święty Maksymilian, że Bóg w swoim zamyśle stwórczym powołał nas ludzi do wiekuistej komunii z Nim, to zrozumiałym jest, drodzy Państwo, że ten cel wiecznej, niebiańskiej wspólnoty z Panem Wszechrzeczy trzeba po prostu zrealizować, że trzeba się tej komunii z Bogiem i człowiekiem, z aniołami i świętymi na co dzień uczyć. Trzeba wejść do tej szkoły komunii z drugim. I tutaj ze względu na to, że techniczne możliwości komunikacji międzyludzkiej zostały w XX wieku i dzisiaj w XXI wieku w sposób wprost genialny wraz z rozwojem nauki szeroko pojętej rozwinięte. Dlatego też właśnie święty Maksymilian jako nieprawdopodobnie twórczy duch. A dlaczego taki genialnie twórczy, taki genialnie wrażliwy na wszystko, co się dzieje w nauce światowej, we wszystkim, co stanowi kulturę ludzkości, dlaczego on był taki genialnie wrażliwy na każdą prawdziwą nowość? To wynika, drodzy Państwo, z faktu jego zjednoczenia z Bogiem. Każdy duch ludzki i każda osoba ludzka, każdy człowiek jako kobieta, czy człowiek jako mężczyzna, jeżeli odkryje tę wspólnotę, jeżeli zechce ją tworzyć, to nic ponad właśnie tę wspólnotę, Bóg i ja, moja podmiotowość ludzka, żadna relacja nie jest w stanie tak zdynamizować człowieka i uskrzydlić go do wielkich lotów w dziedzinie tworzenia. I właśnie święty Maksymilian zdawał sobie doskonale sprawę, że jeżeli mamy wydoskonalające się techniki komunikowania się człowieka z człowiekiem, to Kościół Chrystusowy powinien te techniki wykorzystać do tego, żeby stały się narzędziami doskonalszej komunikacji człowieka z człowiekiem, a ta z kolei jest podstawą do doskonalszej wspólnoty człowieka z Bogiem. Dlatego też żaden zdrowo myślący duch ludzki nie jest obojętny względem dokonującego się rozwoju techniki czy instrumentów komunikacji. I ona ze swej istoty jest po to, żeby służyć człowiekowi w tworzeniu odpowiedniego poziomu tejże komunikacji. I dlatego też właśnie to zainteresowanie się rzeczywiście ojca Maksymiliana mediami tutaj ma swoje najgłębsze korzenie. I proszę zauważyć, że święty Maksymilian w II Rzeczypospolitej był pierwszym podmiotem
komunikacji międzyludzkiej z pomocą mediów. Taki format wypracował sobie dzięki łasce Bożej, oczywiście natchnieniom Ducha Bożego, ale też i własnej osobistej otwartości na ważność i aktualność tej problematyki. I dlatego też, drodzy Państwo, tutaj wydaje mi się, że dzisiaj proszę zauważyć, że w sferze komunikacji mamy tylko jedną wykluczającą się alternatywę. Albo będziemy komunikować człowieka z człowiekiem na fundamencie prawdy, na fundamencie miłości, na fundamencie sprawiedliwości, prawości i innych ideałów, czyli de facto każdy akt komunikacji człowieka z człowiekiem wykorzystamy do tego, żeby będąc człowiekiem i poprzez każdą komunię z drugim stawać się, rozwijać się coraz bardziej człowiekiem, a przez to i budować coraz solidniejszą, rzetelniejszą wspólnotę z Bogiem i tak oto budować tę mozaikę naszego życia z Bogiem w sensie wiekuistym, albo, drodzy Państwo, wykorzystamy genialne środki komunikacji w sensie technicznym do tego, żeby zniszczyć każdą formę komunikacji człowieka z człowiekiem, nawet jeżeli przekażemy mu najwyższej jakości obraz w sensie technik cyfrowych, czy też najwyższej jakości głos, to wszystko, drodzy Państwo, co się w świecie techniki dzieje, to jest całkowicie drugorzędne. Naczelnym pytaniem w problemie komunikacji jest, czy stawiamy na wielkie ideały, bo tylko, drodzy Państwo, komunia między człowiekiem a człowiekiem, czyli wspólnota, tworzy się na fundamencie prawdy. Wspólnota może być tylko utworzona na fundamencie prawa, słusznego, prawego. Wspólnotę między człowiekiem a człowiekiem można utworzyć tylko na gruncie uczciwości, miłości, sprawiedliwości. Tylko na gruncie ideałów buduje się wspólnotę. Natomiast każdy inny typ komunikacji, który za cel ma zakłamanie, czy wzmacnianie nienawiści, agresji, egoizmu, czyli tego wszystkiego, co się nazywa negatywnością, a najkrócej mówiąc złem, czyli jeżeli wykorzysta się genialne środki komunikacji medialnej do transportowania zła, to wtedy nie tylko, że niszczy się komunię między jednym człowiekiem a drugim, komunię między człowiekiem a Bogiem, lecz, drodzy Państwo, niszczy się cały byt, całą rzeczywistość na najprzeróżniejsze sposoby. Czyli właśnie przed całą sferą mediów polskich, Europy i świata stoi ta wykluczająca się alternatywa. Czy wybrać opcję konstruowania, czyli budowania, tworzenia pozytywności, prawdy i innych ideałów i w ten sposób tworzyć komunię w dosłownym tego słowa znaczeniu? Czy jednak wybrać opcję zakłamania i niszczenia ideałów, a przez to niszczenia każdej formy komunii i w sensie świata, i w sensie transcendentnym, to znaczy w stosunku do Boga. Dlatego święty Maksymilian może dzisiejszym mediom
polskim i całego świata dać tylko jedną radę. Komunikować się w Bogu, w godności człowieka i na gruncie wszystkich wielkich ideałów. Bo tylko taka droga jest drogą do wspólnoty, do komunii. Natomiast droga każdego zła jest drogą destrukcji, negacji, niszczenia, unicestwiania rzeczywistości. I to samo dotyczy, drodzy Państwo, nauki, to samo dotyczy polityki, która może się chcieć nazywać jak chce, ale ona musi być z natury zobowiązana względem prawdy, z natury zobowiązana względem miłości. I to bezwarunkowej, do każdego obywatela w państwie. Żaden polityk nie otrzymał mandatu od Boga jako najwyższego prawodawcy do zranienia godności jakiegokolwiek obywatela. Czy on przynależy do jego własnej partii, czy jest członkiem innej partii, żadnemu politykowi polskiemu nie wolno zranić drugiego człowieka, a tym bardziej zranić Boga jako najwyższego prawodawcy antyprawem, czyli takimi ustawami, które godzą w doskonałość Boga, doskonałość człowieka, doskonałość rzeczywistości, którą Bóg nam, Polakom, dał w przestrzeni polskości. Księże profesorze, święty Maksymilian na łamach małego dziennika czy Rycerza Niepokalanej to były pisma, które szły w setki tysięcy egzemplarzy nakładu. Cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród Polaków i na łamach tych pism święty Maksymilian niejednokrotnie obnażał groźbę i całą ideologię komunizmu, która wtedy poprzez różne agendy, nawet na terenie Rzeczypospolitej, tutaj próbowała szerzyć tę swoją ideologię, próbowała w jakiś sposób siać zamęt w społeczeństwie. I święty Maksymilian i dziennikarze posługujący w tych mediach pisali, czym tak naprawdę jest komunizm, jakie są to drogi, że to są drogi, to są bezdroża tak naprawdę i myśli, i bezdroża, na których człowiek może się znaleźć. Księże profesorze, jakby drugim ważnym rozdziałem tej naszej publikacji, którą dzisiaj prezentujemy, to jest kolejne rozmowy na antenie radia o istocie komunizmu. Księże profesorze, my na ostatnim spotkaniu zahaczyliśmy o ten temat, ale dzisiaj gdybyśmy mogli troszeczkę przybliżyć nam, gdyby ksiądz profesor nam mógł przybliżyć szerzej tę istotę komunizmu. Bo wiemy, że system oparty na kłamstwie. Ale skąd to kłamstwo pochodziło? Drodzy Państwo, opatrznościowo się tak to wszystko układa, jak zauważamy. Bo zapewne w głowie człowieka nie można byłoby tak tych nawet programów w telewizji Trwam i w Radio Maryja ustawić. Bo proszę zobaczyć, gdzie jest ten sam rdzeń ideologii komunistycznej. Ona proponuje człowiekowi komunię też, ale jaką komunię? Z materią. A dlaczego komunizm zaproponował człowiekowi jako istocie przecież rozumnej, wolnej, o nieprawdopodobnym geniuszu swojej duchowości i cielesności. O niektórych ludzkość zwykła mówić, że jest geniuszem. A ja jestem w stanie wygrać każdy spór o genialność każdego człowieka jako człowieka. Nawet tego, jak mówimy, niepełnosprawnego, nawet tego najbardziej chorego w sferze swojego ciała bądź ducha.
można z pozycji klasycznej filozofii wygrać każde zmaganie o genialność niedoścignioną każdej bytowości człowieka jako kobiety czy jako mężczyzny. I teraz proszę zobaczyć, że w miejsce komunii zaplanowanej przez Boga wiecznego jako wiecznej, zamiast tego powołania do wieczności z Bogiem, Karol Marx i Friedrich Engels i inni panowie zaproponowali Polsce i całej ludzkości inny typ komunii, wykreślając Boga transcendentnego z kart nie tylko naukowych czy biblijnych, uznając to za absurd, za narkotyk uśmiercający ciało ludzkie, lecz unicestwiający, dokonujący aktu unicestwienia Boga jako Boga. Po to tylko, żeby wprowadzić człowieka rzeczywiście w świat prawdziwego absurdu, jego genezy z materii i jego istoty jako tylko materii. I stąd też, skoro człowiek miałby mieć rzekomo swoją praprzyczynę bytu w materii, to naturę może mieć tylko materialną, a zatem celowość swoją nie może pojąć jako transcendentną, czyli powołaną do Królestwa Niebieskiego jako domu Bożego, lecz wszelki typ celowości musi się zmieścić w bytowości, którą nazywamy materią. W związku z tym, w tym następnym programie o istocie komunizmu chcieliśmy sobie uświadomić, że proszę zobaczyć, jaka to jest satanistyczna strategia ideologiczna komunizmu globalnego, wszystkich jego typów. A mianowicie na popiołach uśmierconego Boga komunizm chce tworzyć człowiekowi iluzję jego absolutnej komunii z materią. I w tym dostrzegam największe niebezpieczeństwo samozagłady człowieka. Bo, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, odcięcie się człowieka w sposób świadomy i wolny od Pana swojego bytu, od wiecznego, cudownego Stwórcy istniejącego w trzech osobach, to jest, kochani, droga uśmiercania własnego i cudzego człowieczeństwa. To jest droga do koegzystencji, ale, drodzy Państwo, z duchem, który jest całkowicie zdeformowany w swojej byłej anielskiej bytowości, a dzisiaj noszący imię słuszne szatana. Dlatego też, drodzy Państwo, tak jak koncepcję człowieczeństwa, życia, myślenia, czynu świętego Maksymiliana rozumiemy jako życie zorientowane na Boga, tak, drodzy Państwo, najgłębszą istotą komunizmu to jest zorientować każdego człowieka globu na szatana jako szatana i tworzyć mu iluzję, że on z upadłym aniołem może stworzyć jakąkolwiek komunię. W świecie złych duchów, drodzy Państwo, jest wykluczonym, żeby zbudować jakąkolwiek wspólnotę z tej racji, że duchy upadłe są istotowo, czyli w całej swojej naturze zdeformowane, a duch sprzeczny w sobie
nie jest w stanie zbudować ani jednej konstruktywnej relacji z drugim duchem, czy z drugą bytowością, w sensie bytowości zwierząt, roślin, czy innych istot widzialnego kosmosu. Dlatego, drodzy Państwo, to rozumienie dekomunizacji w Polsce wymaga pogłębionej i usystematyzowanej refleksji. Nie poradzi sobie Polska współczesna, która do chwili obecnej cierpi na zarażenie się jadem ideologii komunistycznej, czyli satanistycznej, jeżeli nie zrozumiemy samych głębin komunizmu. Jeżeli zechcemy tylko uleczyć peryferię polskości, my potrzebujemy jako Polacy, obywatele Rzeczypospolitej, potrzebujemy, drodzy Państwo, istotowych ingerencji w naszą duchowość, żeby wyzbyć się jakichkolwiek iluzji o jakiejkolwiek pozytywności w ideologii komunizmu szeroko pojętego. Dlatego też ten fragmencik w tym tomie myślę, że przyda się każdemu z nas, żeby się w niego wczytać. Ale właśnie zawsze pamiętając o tej strukturze. I proszę pamiętać, że dzisiaj właściwie, jeżeli wypowiadamy jakiekolwiek słowo, to musimy baczyć na jego wewnętrzną treść. Dlatego, że cały język, tak jak duch upadły chce zdeformować całą rzeczywistość, tak też proszę Państwo filologowie, a niektórzy z Państwa reprezentują ten dział i nauki, i kultury, polskiej także, a przez to ogólnoludzkiej, proszę nie mieć żadnych iluzji. Dzisiaj nie mamy ani jednego czystego pojęcia. Dzisiaj musimy wnieść olbrzymi wkład, jeżeli chcemy zreformować polskość i polską kulturę i uwolnić ją od jakichkolwiek ideologii i osadzić na najstabilniejszych fundamentach prawdy. My potrzebujemy, drodzy Państwo, olbrzymiej pracy, pełnej poświęcenia nad odczyszczeniem każdego polskiego słowa, żeby ono było drogą ku prawdzie, żeby ono wyrażało prawdę i zaświadczało o prawdzie. Tego bardzo, a bardzo potrzebujemy. Księże profesorze, wśród tematów tych spotkań na antenie Radia Maryja był też taki temat Kościół naszym domem w świetle filozofii nowożytnej. Człowiek, to jest kolejny temat, człowiek wiary, solą ziemi. I mówiąc o komunizmie, przed chwilą ksiądz profesor mówił, że to jest ideologia satanistyczna, wywodząca się z absolutnego zła. I teraz, czy nie to, że ta ideologia nie poczyniła w naszym narodzie takiego spustoszenia, jak to było może w innych narodach, na przykład u Czechów czy u Niemców, którzy byli w tym wschodnim bloku, to może wynikało z tego, że my jako naród byliśmy przywiązani do Kościoła, do wiary. Kościół był naszym domem i wiara była rzeczywiście wsparciem dla nas wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy wtedy musieli się zmagać z tą rzeczywistością. I ostatni program poświęcony, który jest tutaj spisany w tym tomie, Osoba Maryi, Najświętszej Matki Boga. I teraz moje pytanie, księże profesorze, czy to przywiązanie właśnie do Matki Bożej, tak jak święty Maksymilian do Niepokalanej nazywał się, mówił o sobie, że jest półwariatem Niepokalanej. Więc czy to nasze przywiązanie uchroniło nas i w tym, w tej, w
tej sferze duchowej, ale i tej sferze politycznej, kulturowej, przywiązanie do Matki Bożej uchroniło nas no, przed takimi spustoszeniami, jakie mogłyby być, no, ale nie nastąpiły. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za to prowadzenie naszej myśli w taki bardzo uporządkowany sposób. Drodzy państwo, jeżeli porządkujemy naszą bytowość, czy chcemy zrozumieć jej głębię, to bytowość stworzonego człowieka ma dwa wymiary istnienia. Jeden wymiar to jest wymiar jego natury i nauka, gospodarka, polityka, kultura tym się zajmują. To jest ich przedmiot, żeby uporządkować naszą bytowość w sferze natury, którą my posiadamy. Ale drodzy państwo, pełny człowiek, doskonały człowiek, ten totalny człowiek stworzony przez Boga Kreatora jest człowiekiem, który istnieje w dwóch porządkach, natury i łaski. I właśnie bytowość Kościoła została powołana przez Jezusa Chrystusa jako wcielonego Syna Bożego po to, żeby zregenerować naszą bytowość w porządku nadprzyrodzonym, w porządku łaski, żeby nam przywrócić łaskę, dlatego że nie dotrzemy do szczytowych form bytowania. Innymi słowy, nie dotrzemy do realizacji tego pierwotnego człowieczeństwa zaplanowanego przez wieczny rozum i wieczną wolną wolę Boga Kreatora, jeżeli nie poprosimy, wybłagamy i na nowo w Chrystusie nie odzyskamy, drodzy państwo, tego drugiego poziomu naszego bytowania, który stanowi łaska uświęcająca. Dlaczego, drodzy państwo, człowiek potrzebuje łaski? Z prostej racji, że nie jest panem swojej bytowości, czyli nie uprzyczynawia własnego życia, tylko ma rację swojego istnienia poza nim samym. I tą prarację jest oczywiście Pan Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie, istniejący jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I teraz proszę zobaczyć, że ponieważ Chrystus odszedł z tego świata, to dlatego powołał wspólnotę Ducha Świętego, nazwaną Kościołem, żeby razem z nami pozostać i udzielać się nam na sposób sakramentalny. Co to znaczy? Żeby pomimo czasoprzestrzeni kosmosu, żebyśmy my przeżywali naszą egzystencję ze wszystkim, co ją stanowi, w dwóch wymiarach natury i łaski. Bo Pan Bóg mógłby, drodzy państwo, dokonać aktu zbawienia i odejść z tego świata i sterować naszą rzeczywistością życia zdalnie, tak jak elektronicznie potrafimy z pomocą aparatury technicznej sterować zdalnie. Ale, drodzy państwo, miłość Boga, Kreatora i Odkupiciela jest tak wielka, że On chce być tam, gdzie jest Jego umiłowana istota. Gdzie jest, gdzie żyje, gdzie zmaga się o doskonałość, gdzie uprawia naukę, gdzie tworzy kulturę, gdzie pracuje nad językiem, gdzie zagospodaruje swój kraj na sposób państwa, polityki, gospodarki, gdzie właśnie żyje, cierpi, pracuje nad sobą, dźwiga się ze swoich niedoskonałości człowiek. Takim cudownym jest Bóg. On szuka
swojej własności. I dlatego Jezus, odchodząc z tego świata, pozostawił nam łaskę, czyli pozostawił nam siebie. I tą rzeczywistością, w której jest realnie obecny Bóg. Drodzy Państwo, realnie obecny Bóg to jest Kościół. I tą bramą do Kościoła jest oczywiście chrzest, przyjęcie wiary świętej i dlatego wiara jest tą solą, jest tą bramą wprowadzającą nas w realne życie z Bogiem. Dlatego też, drodzy Państwo, rozumiemy, że dla polskiego państwa i polskiego Kościoła nie ma wyższej racji stanu dla wszystkich Polaków, bez wyjątku, jak zjednoczenie wszystkich Polaków z Panem Najwyższym. Tylko Kościół czyni to z pomocą tego porządku łaski, rozdziela łaski Boże, udziela człowiekowi Boga w sakramencie świętym, czyli przekazuje, drodzy Państwo, sakrament to jest żywy, wieczny, przenajświętszy, rzeczywisty Bóg, rzeczywisty Pan. I dlatego to jest takie wielkie, żeby w Polsce ta rzeczywistość łaski Boga Najwyższego była, drodzy Państwo, odpowiednio szanowana. Żebyśmy tej rzeczywistości nie zatracili, żebyśmy się nie zagubili. To dlatego Episkopat Polski przypomniał nam w tych latach, właśnie kiedy ogłosił tytuł roku Kościół naszym domem, przypomniał nam, drodzy Państwo, że zadomowienie wszystkich Polaków dokonuje się ostatecznie w najdoskonalszym tego słowa znaczeniu, w rzeczywistości Kościoła. Że Kościół nie jest zbyteczny, że Kościół nie jest utrapieniem Polaków, że Kościół nie jest zaściankiem prymitywizmu intelektualnego, że człowiek nie jest metodą, Kościół nie jest metodą ucisku Polaków w ograniczaniu ich wolności. Nic z tego. Drodzy Państwo, Pan Bóg w porządku łaski wprowadza ludzki intelekt na szczyty poznawcze. Pan Bóg w porządku łaski uskrzydla naszą wolność do szczytów bycia wolnym. Bóg w niczym najmniejszym jako dawca wolnej woli człowieka nie ogranicza naszej wolności. Tylko jeżeli człowiek chce zdobyć najwyższe przestrzenie wolności, to, drodzy Państwo, to najwyżej wolnym może być człowiek Boży. Bo w boskiej wolności doświadczamy i osiągamy wiekuistą wolność. A co to znaczy wiekuista wolność? To jest także w Bogu wiekuista miłość. Czyli, drodzy Państwo, jeżeli ktoś mówi, że miłość jest naiwna, że miłość jest krótkowzroczna, że miłość można ograć, wyzyskać, ośmieszyć, że można ją pogardzić. Nie wierzcie żadnemu z tych słów. Dlatego, że tylko człowiek miłości jest w najwyższym tego słowa znaczeniu człowiekiem. I tylko człowiek miłości w Chrystusie, w Bogu Ojcu i w Bogu Duchu Świętym jest człowiek w tej szczytowej fazie swojego rozwoju, swojej wolności, że ma bezkres wolności. Dlatego ci, którzy mówią, że daj sobie w XXI wieku jako polski obywatel spokój z tymi mitami twojego przestarzałego, zacofanego,
ograniczonego w horyzontach intelektu, czy wolności, czy twórczości Kościoła, to ten człowiek jest w dosłownym tego słowa znaczeniu, jeżeli jest świadom tych słów, sługą szatana. Chce Polaków jako dzieci Boże uczynić niewolnikami diabła. A u diabła i w jego piekle, drodzy Państwo, nikt nie jest wolny. Dlaczego? Bo architekt piekła jest największym niewolnikiem, którego zniewolenia nawet sobie, drodzy Państwo, nasza ludzka wyobraźnia nie potrafi wyobrazić. A ci święci, którzy z różnych racji otrzymali od Boga na sposób łaski wizję piekła, to byli tak przerażeni, że w jednym momencie chcieli umrzeć, żeby przypadkiem w dalszym życiu ziemskim nie zejść z drogi prowadzącej do Boga i w ten sposób trafić do piekła. Dlatego też, drodzy Państwo, każdy projekt zła, każda strategia zła, każdy plan zobowiązany w jakimkolwiek aspekcie względem zła nigdy nie może być ani strategią, ani planem dla Polaków, katolików. I z jakiegokolwiek obozu politycznego pochodziłyby takie projekty, to wszystkim im powiedzcie Państwo jako Polacy i katolicy do widzenia. Nic z takimi projektami nie chcemy mieć na ziemi polskiej i katolickiej wspólnego, ponieważ my chcemy budować nasz ład państwowy i kościelny, naukowy i kulturowy na gruncie wielkiej prawdy o nas jako naturze i łasce, jako tej cudnej harmonii człowieka Bożego. I dlatego też, drodzy Państwo, tutaj niepokalana rzeczywiście, proszę zauważyć, dzieje Polski biegną tak przedziwnie, że to właśnie w dziejach Polski Pan Bóg pokazuje, jak cudownym człowiekiem, najdoskonalszym z osób ludzkich jest Maryja. I jak z pomocą i jej wsparciem, jak dzieje Polski w różnych kluczowych momentach zostały właśnie uratowane. Choćby to zesłanie Ducha Świętego w Polsce w latach 80. i powstanie Solidarności. To proszę zobaczyć, dokonało się poprzez sługę Maryi, poprzez totus tuus, ofiarowane przez Jana Pawła II jako papieża Kościoła rzymskokatolickiego, Kościoła Chrystusowego, ofiarowane Bogu per Mariam, przez Maryję. I tutaj, drodzy Państwo, znowu nie znajdziemy w całych dziejach świata, poza człowieczeństwem Jezusa Chrystusa, człowieczeństwa, które byłoby, wyrażałoby w sobie pierwotność rajskiego człowieka. To najdoskonalszy człowiek w sensie osoby ludzkiej wszechczasów. I dlatego Polacy, katolicy nie są naiwniakami dziejów świata, lecz w tym sensie największymi mędrcami. Nie są minimalistami, lecz maksymalistami, ponieważ stawiają na najdoskonalszego człowieka, a nie nad szatańskiego ibermęsza czy inne koncepcje, które nie mają swojego zapodmiotowania w Bogu, w Kościele Chrystusowym, w porządku łaski, lecz mają zapodmiotowanie w porządku zła, zniewolenia. I my, jako Polacy XXI wieku, uczynimy najtrafniejszy wybór i wybierzemy najtrafniejszą opcję dla naszej postaci człowieczeństwa, tego osobistego czy wspólnotowego, jako naród i społeczeństwo, jeżeli zachowamy dalej ten bardzo istotny rys polskiego katolicyzmu,
który nazywa się rysem maryjnym. I święty Maksymilian, od którego wyszliśmy, właśnie on powiada, że tylko człowiek Boży, który stawia na miłość, jest najbardziej twórczy, a takim będzie z całą pewnością, kiedy swojego człowieczeństwa Bożego będzie się uczyć na przykładzie, wzorze, na bytowości matczyny i królewskiej, niepokalanej Maryi, dziewicy i Matki Boga. Stąd właśnie zachowanie maryjności w naszym osobistym wyznaniu wiary i w wyznaniu wiary narodowym i ogólnopolskim jest dla nas rzeczywiście przynależy do istotnego nurtu bycia chrześcijaninem Polakiem. Księże profesorze, to w związku z tym ksiądz wspomniał o wyborach Polaków. To jakby ksiądz profesor ocenił te wybory, których my Polacy dokonaliśmy w tym roku, w roku pańskim 2015. Czy te wybory można odczytać też w takim kontekście Bożej interwencji? Drodzy Państwo, to, że naród polski według mnie stara się w każdych wyborach wybierać po prostu z zastanowieniem, ze sobie taką charakterystyczną mądrością i jednocześnie w całej godności Polaków jako obywateli, to o tym jestem przekonany, że zawsze z tego ducha polskiego większość Polaków stara się po prostu podejmować ten akt sumienia w sensie wyborów. I tutaj można powiedzieć tak, że wydaje mi się, że o to samo chodzi w tych wyborach. Że większość narodu ze swojej osobistej i narodowej mądrości na gruncie naszej ponad tysiącletniej historii dokonało tego aktu obywatelskiego, do którego nas i Bóg, i naród, i ojczyzna powołują. I za tym wyborem wydaje mi się tak, jak zresztą za innymi. Kryje się wielka tęsknota Polaków do tego, żeby w państwie polskim panował ład. Bo Polacy są tego godni, Polacy mają bardzo dużo mądrości, co zresztą wykazali się, czym wykazali się na przestrzeni dziejów. Bardzo wielkich, wspaniałych dzieł dokonano w naszej tysiącletniej historii. I uważam, że do takich wielkich dzieł zdolne są także nasze pokolenie. Także za tym kryje się wielka, naprawdę wielka tęsknota za tym, żeby w Polsce było więcej ładu, więcej prawa, więcej tego, co jest skutkiem prawa, czyli więcej tej sprawiedliwości społecznej, państwowej, żeby po prostu ta bytowość doczesna Polaków była na miarę naszej godności. Ale oczywiście, drodzy Państwo, czy tutaj przy tych wyborach była inspiracja Boga? Drodzy Państwo, każdy akt wyborczy człowieka jako podmiotu prawa, któremu Bóg zawierza pewne przestrzenie władzy. Pan Bóg niebiański każdy akt wyborczy pragnie inspirować swoim duchem, jako duchem prawdy, mądrości, umiejętności i innych ideałów, darów i charyzmatów bożych. I tak samo też jestem przekonany, że Bóg nie opuścił Polaków w tych wyborach i prezydenckich, i do Sejmu, i Senatu, żeby zdefiniować całego polskiego prawodawcę. Także ta łaska Boża z całą pewnością była. Ale to, co się na pewno kryje w tym pytaniu naszego drogiego pana redaktora Dariusza,
To jest pytanie o to, jak można oszacować ten wybór. Czy ten wybór był trafny? Uważamy, że jeżeli to był akt sumienia uporządkowanego Bożym ładem, Bożym prawem, czyli samym Bogiem, to jest to wybór trafny. Ale teraz, jeżeli pytamy, jak będzie, to starożytny mędrzec grecki Arystoteles powiada, że a będzie tak, jakimi są ludzie, którzy przejmą najważniejsze urzędy w państwie. Czyli jaka jest jakość intelektualna wszystkich posłów, senatorów i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej? Jaka jest, czy będzie jakość nowego premiera, wszystkich ministrów i całego teamu rządowego? Jaka będzie postawa moralna każdego z ministrów i premiera? Jaka będzie właśnie ta troska o całe państwo, o wszystkich Polaków? I to Arystoteles mówi, że o tym możemy powiedzieć dopiero wtedy, kiedy każdy z wybranych przez nas polityków przejmie urząd i zacznie dokonywać poszczególnych aktów wypływających z danego urzędu. Bo dopiero urząd pokazuje męża. Tak uczy Arystoteles. Czyli jeżeli pan redaktor chciałby mnie zapytać o to, jakiego typu rządów należy się spodziewać, to ja powiem panu redaktorowi. Wtedy, kiedy rząd dokona ostatniego aktu, to będzie mi wolno ocenić jakość merytoryczną, czy obywatelską, czy państwową, czy moralną, czy prawną, tych wszystkich aktów rządowych. I teraz natomiast to, co powinno bardzo głęboko uradować wybranych polityków, to jest właśnie olbrzymi mandat zaufania narodu. I po drugie, to powinno wyzwolić w naszych wybranych politykach zgodnie z sumieniem narodu i wszystkich obywateli w państwie, to powinno uskrzydlić ten mandat zaufania do najwyższej odpowiedzialności. I powinniśmy jako naród, drodzy państwo, wszystko uczynić w porządku natury i łaski, żeby wspierać polską politykę w zachowywaniu, zabezpieczaniu, tworzeniu i ochronie dobra wspólnego wszystkich Polaków. To jest nasza misja obywatelska wszystkich, która nie kończy się na akcie wyborczym, lecz obywatelskość polega na tym, żeby pozostać z wybranym przez nas politykiem w permanentnym kontakcie. I oczywiście tutaj wydaje mi się, że jest wielka szansa, stoi przed Polską, żeby tworzyć państwo światłe, o wielkich horyzontach, o wspaniałych możliwościach działania, o wielkiej nauce, bo mamy tyle wspaniałych intelektów, że rzeczywiście możemy być zdumieni, że nauka polska ma tylu intelektualistów, tylko że niestety z różnych racji i z racji także na oddziaływania ideologiczne i pewne skłonności do naszych wad narodowych, ci wielcy duchem i sercem ludzie nie mogą zbyt wiele zdziałać w Rzeczypospolitej. Sądzimy, że to się zmieni i sądzimy, że każdy w Rzeczypospolitej będzie mógł na swój sposób przyczyniać się do jej wzrostu, do jej godności, do jej majestatu. I tak właśnie jesteśmy gotowi,
żeby wspierać wszystkich polityków, bo ufamy, że wszyscy mają wolę służenia Rzeczypospolitej. Ja uważam, że jeżeli polityk miałby inny cel, to powinien mieć podstawową, czyli sumienność, czyli minimum obywatelskości, żeby podać się do dymisji w jakimkolwiek miejscu on by się teraz nie znajdował. Bo racją najwyższą dla polityka jest służyć Bogu i każdemu człowiekowi w tej przestrzeni, która została mu przez Boga i przez wszystkich obywateli w państwie zawierzona. Bardzo. To może na tym zakończymy pierwszą część naszego spotkania. Spotkania, które było krótkim streszczeniem zawartości tomu Rozmów Niedokończonych, tomu czwartego z lat 2011-13. Tomu, który tak jak i poprzednie przy wielkim wysiłku to jest rzeczywiście benedyktyńska praca pani Aldony Ciborowskiej, która spisała te wszystkie audycje, zredagowała. A nasze kochane siostry Loretanki pracowicie to i pięknie wydały. Dziękujemy się. Proszę Państwa, teraz mam taką propozycję, aby przejść do pytań. Ale mam prośbę jedną, abyśmy uszanowali siebie nawzajem. Proszę o zadawanie krótkich pytań lub krótkich wygłoszenie krótkiego poglądu, krótkiego zdania, aby jak najwięcej osób mogło zabrać głos, mogło zadać pytanie, więc uszanujmy się nawzajem. I jest też prośba taka, że każdy spokojnie wygłasza swoją myśl, swoje zdanie i proszę nie przeszkadzać. Ksiądz profesor z każdym pytaniem sobie poradzi. Więc jest taka prośba. Czy pan jest w stanie obsłużyć mikrofon? Tak. Czy ja mogę zadać pytanie? No właśnie, kto ma mikrofon, ten ma władzę, pan ma mikrofon i jako pierwszy zadaje pytanie. Nie dlatego. Księże profesorze, te piękne słowa, co ksiądz profesor był uprzejmy powiedzieć, służyć, to my znajdujemy się w miejscu, gdzie panuje właśnie nasz święty, błogosławiony ksiądz Jerzy. W jego filozofii, jaką przekazywał w stanie wojennym dla ludzi, którzy mieli ciężkie warunki. Mówił, nie mamy co robić, nie mamy zajęcia. On powiedział, służyć. Oni pytam, jak to służyć? Służyć drugiemu człowiekowi. Tą filozofię mam wywiad z człowiekiem, który czynił. I ja mam problem. Problem mam taki w wychowaniu młodzieży. Dzisiaj na mszy młodzieżowej dla dzieci był wdowi grosz. Czyli chodzi właśnie, oddaj wszystko, co masz, bo i tak sobą nie zabierasz. Piękna była homilia. Dzieci odpowiadają, ale żadne dziecko nie powiedziało, żeby czynić komuś drugiemu dobro. I prowadzący ksiądz też nie zwrócił uwagi. Więc kiedy mamy zacząć uczyć dzieci, młodzież i społeczeństwo, że człowiek właściwie powołany jest do tego, żeby czynił dobro też dla drugiego człowieka, bo on jest więcej warte niż cokolwiek innego. To było właśnie, nasunęło się z tym. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, wtedy przekonam dziecko, czy młodego człowieka, czy właściwie każdego człowieka o wartości służby względem drugiego, czy o sensie służenia drugiemu, kiedy mu wyjaśnię właściwie, kim on jest. A co to znaczy to, kim jest człowiek? A mianowicie, człowiek jest, drodzy Państwo, bytem darem. Czyli co to oznacza? To oznacza, że bez żadnej naszej zasługi człowiek przychodzi na świat z miłości. Z miłości. I święty Maksymilian, proszę zauważyć, czy on spotykał się z inaczej wierzącymi, czy z niewierzącymi, czy ze swoimi rodakami, czy
z przedstawicielami innych narodów, zawsze jego postawa bazowała na miłości. A dlaczego Maksymilian siebie nazywa wariatem, półwariatem dla niepokalanej z miłości i dla Boga, i Kościoła, i człowieka? Dlaczego Maksymilian oszalał na punkcie miłości? Dlatego, że zrozumiał, kochani, że to praźródło naszej bytowości nazywa się miłość. I tylko wtedy mogę powiedzieć drugiemu człowiekowi: słuchaj, sam jestem przekonany i ciebie staram się przekonać, kimkolwiek jesteś, czy dzieciaczkiem, czy sędziwym staruszkiem. Jeżeli uzgodnimy źródło naszego bytu, czyli Boga jako miłość, to wtedy, kochani państwo, wszystko, cały organizm fizyczny człowieka się ugina. Duch nasz się ugina. Dusza się ugina. Do czego? Do życia na fundamencie miłości. A co to znaczy żyć z miłości, w miłości i dla miłości? Jaką postać ma wtedy czyn? On ma jedną postać. Że najdrobniejszy gest stawia siebie jako służebny względem boskiej miłości i miłości drugiego. Wtedy nie będę mieć najmniejszych problemów, że wszystko, kim jestem, co czynię, jak myślę, co mówię, co posiadam, że to wszystko powinno służyć. Czyli co to znaczy? Budować człowieka w miłości. I człowiek miłości, kochani państwo, to jest człowiek prawdziwie Boży. Człowiek prawdy jest na dobrej drodze do Boga, ale nie jest jeszcze człowiekiem Bożym. Jest w drodze do stania się człowiekiem Bożym. Dopiero tam, gdzie mamy z człowiekiem miłości do czynienia, dopiero wtedy mogę powiedzieć, że to jest człowiek Boży na wskroś. Nie tak dawno przemawiałem i byli posłowie z Prawa i Sprawiedliwości. I ja mówię: drodzy państwo, tak się zwróciłem specjalnie do tych państwa i mówię: jak to wspaniale jest w Rzeczypospolitej, że mamy partię i polityków, którzy cenią prawo. I jego najważniejszy skutek, którym powinna być sprawiedliwość. Ale drodzy państwo z PiS-u, to jeszcze nie jest szczyt polityki. Dlatego, że szczytowa polityka bazuje w sposób wolny i świadomy na najgłębszych filarach bytu. Czyli na miłości Boga i człowieka. I mówię: kochani państwo z PiS-u, miejcie odwagę obywatelską i polityczną w Rzeczypospolitej, żeby ukierunkować polską rację stanu na drogę obywatelskiej, wielkiej, mądrej, wprawdzie prawej i sprawiedliwej, ale jeszcze doskonalszej, bo polityki opartej na miłości Boga i miłości człowieka. Drodzy państwo, jeżeli w polityce postawimy sobie niższe cele, nie damy ani rady, ani tych niższych celów zrealizować, ani tym bardziej wyższych. Trzeba być, drodzy państwo, tak jak w nauce, tak jak we wierze, tak jak w sztuce, tak też i w polityce, maksymalistą. Pan Bóg nie powołuje do nieba żadnych przeciętniaków. Pan Bóg do nieba powołuje maksymalistów. A co to znaczy? To znaczy, że postawić sobie poprzeczkę najwyższą. Dlaczego? Bo tylko z tej najwyższej poprzeczki mogę wylądować w Królestwie Niebieskim. Nie wystarczy, drodzy państwo, najdoskonalsze pełnienie prawa, żeby znaleźć się w domu Boga.
Nie wystarczy najdoskonalsze i najbardziej skrupulatne pełnienie sprawiedliwości. To za mało, żeby być człowiekiem Bożym wedle projektu Jezusa z Nazaretu. Co trzeba jeszcze czynić? Proszę zobaczyć, jak genialnie faryzeusze znali prawo. Znali je doskonale, wszystkie przepisy prawa. Każdy rozum Izraelity znał. Przecież starali się na tym prawie bazować i tworzyć sprawiedliwość. I pojawił się Jezus z Nazaretu. I czego zabrakło? Na czym polega dramat tamtych pokoleń, czyli narodu wybranego, dużej cząstki? Na czym polega dramat judaizmu, drodzy Państwo? Na czym polega dramat protestantyzmu? Na czym polega dramat islamu? Na czym polega dramat hinduizmu czy buddyzmu? Na tym, kochani Państwo, że wszystkie te religie czy koncepcje polityczno-naukowe nie dochodzą do szczytu bytu, czyli do Boga jako Boga miłości. I dlatego miejmy odwagę w polskiej polityce uczynić krok w kierunku takiej, tak określonej, pojętej i realizującej się polskiej racji stanu, która ma kształt miłości. I tego, drodzy Państwo, Polsce, szeroko pojętej, polskiej kulturze, dzisiaj i wczoraj wciąż brakuje, bo tylko w przestrzeni eklezjalnej kształtuje się naród Polaków i katolików właśnie w oparciu o te ideały. I chce się tak budować, ale nie zbudujemy wielkiej Polski. Nie będzie wielkiego rządu w Rzeczypospolitej i wielkiego prawodawcy państwowego tak długo, jak długo ten prawodawca nie zrozumie, że ostateczną racją prawa każdego jest Bóg, najwyższy prawodawca, który jest absolutną tożsamością prawa, sprawiedliwości i miłości. I miłości. Dlatego też, drodzy Państwo, kształtowanie, formowanie własnego sumienia na człowieka, sługę miłości Bożej i ludzkiej i dopomaganie drugiemu człowiekowi, żeby stał się człowiekiem, sługą i zdobył w ten sposób najwyższą godność, do jakiej jesteśmy powołani, żeby być człowiekiem miłości Boga i człowieka, do tego, kochani, potrzeba tych dystynkcji i nauki, i treści wiary katolickiej, która nas prowadzi do Boga miłości, i tego uosobienia, pomocy świętych, Matki Najświętszej, świętego Maksymiliana, jak wierzymy wkrótce świętego Jerzego. No naprawdę, on tutaj jest tak obecny pośród nas, dzięki prawdzie świętych obcowania, że naprawdę jesteśmy razem z Jerzym, a Jerzy jest razem z nami. I to jest właśnie, kochani Państwo, ten punkt, że nie przekonam ani dziecka, ani polityka, ani człowieka nauki, że warto być sługą, jeżeli mu najpierw nie wyjaśnię, gdzie jest racja, że tą rację stanowi Bóg, który jako odwieczna miłość stał się sam sługą mojego bytu, bo powołał mnie do istnienia. I jeszcze mnie w dodatku odkupił, czyli wydobył z przepaści mojego załamania bytowego w sensie moralnym. Szanowny i miły księże profesorze, przedstawię się. Ryszard Karpowicz, wiceprezes Klubu Publicystów Polonijnych. Żyjemy dzisiaj w naszej rzeczywistości, w ogóle dzisiaj podczas mszy świętej z Łagiewnik ksiądz
patriarcha Syrii bardzo mądrze powiedział, ile jest zadań dzisiaj przed chrześcijaństwem. Ja mam kluczowe pytanie, banalne oczywiście. Czy ksiądz profesor uważa, jest jakiś uniwersalny klucz dzisiaj do dialogu międzyreligijnego? Bo nie ma dialogu autentycznego, międzyreligijnego, a jesteśmy i wchodzimy w okres 500-lecia reformacji. Najbliższe 2 lata to jest 500-lecie reformacji. I księże profesorze, ja bardzo gorąco proszę, czy jest szansa na uniwersalny klucz dialogu międzyreligijnego dzisiaj? Bardzo dziękuję panu za wydobycie w sensie takim globalnym na płaszczyźnie religii jednej z centralnych kwestii. Gdzie ja osobiście upatruję tej szansy? W człowieczeństwie. Uważam, że tym kluczem do dialogu jest, drodzy państwo, człowiek, najpierw człowiek jako człowiek. Co to znaczy i dlaczego to jest prawdą? Dlatego, że grzech pierworodny w interpretacji katolickiej, on nie zniszczył istoty naszej duchowości i istoty naszej cielesności i istoty naszego bycia człowiekiem. Istoty bycia osobą ludzką. Tego grzech pierworodny w istocie nie zniszczył. A co zranił grzech pierworodny? Zranił, drodzy państwo, nas przypadłościowo, czyli drugorzędnie. I co to oznacza? To oznacza, że z natury swojej człowiek ochrzczony i nieochrzczony jest zasadniczo zdolny, po pierwsze, do poznania istnienia prawdziwego Boga, i po drugie, do poznania istoty rzeczywistości, nie w sensie zupełnym, ale daleko idącym. I teraz, co to oznacza w jego wolności? Że po grzechu pierworodnym wolność człowieka została wprawdzie zraniona, ale nie istotowo zdeformowana. Czyli co to oznacza? Że tak jak na płaszczyźnie prawdy, każdy rozum człowieka jako człowieka, czy on jest ochrzczonym, czy nieochrzczonym, nazwijmy to tak, to on jest zdolny do poznania prawdy. I ja mogę z nim dyskutować na temat prawdy. A z kolei w przestrzeni jego wolność też jest istotnie niezraniona, niezdeformowana. Czyli co to znaczy? To znaczy, drodzy państwo, że czy jestem ochrzczonym człowiekiem, czy nie jestem nim, to możemy się na płaszczyźnie bycia wolnym porozumieć pod jednym warunkiem, że ja i drugi człowiek żyjemy tą istotnie dobrą wolą. To, co się nawet w języku potocznym mówi. Ale ten język potoczny wyraża także poznanie naukowe i także to, co nauka Kościoła nam przedkłada do akceptacji, a mianowicie, że grzech pierworodny nie zniszczył istoty ludzkiej wolności. I dlatego może stać każdego człowieka jako człowieka do fundamentalnego dialogu wokół prawdy i do fundamentalnej, podstawowej miłości bliźniego. I teraz, drodzy państwo, co to oznacza? Taka jest obiektywna nauka o człowieku jako o człowieku. Ale teraz, drodzy państwo, rozumiemy, że nie możemy nie doceniać samoświadomości poszczególnych ugrupowań religijnych. Weźmy na przykład samoświadomość protestancką.
I tak jak na Jasnej Górze nie tak dawno, bo przy końcu chyba października powiedziałem, że Martin Luther stwierdza, że jeżeli ktoś jego nauki o usprawiedliwieniu nie zaakceptuje, to należy go skazać na śmierć. A na czym bazuje, co jest istotnym elementem tej jego, w cudzysłowie, nauki o usprawiedliwieniu? O tym, że nie biedny człowiek jest grzeszny, lecz wiecznie niesprawiedliwy, bo grzeszny Bóg. A zatem, co stało się w akcie grzechu pierworodnego? W akcie grzechu pierworodnego, drodzy Państwo, który nie jest aktem samego człowieka, ponieważ człowiek nie jest podmiotem swoich aktów, tylko tym substancjalnym podmiotem jest sam Bóg, to w akcie grzechu pierworodnego, drodzy Państwo, ukazał się Bóg, który jest grzesznikiem. Czyli grzech pierworodny nie jest skutkiem nadużycia wolności aniołów upadłych i ludzi w raju, tylko Luther interpretuje grzech pierworodny jako akt samego Boga, który jest zarazem dobry i zły, który jest zarazem Bogiem, jak też i szatanem, który jest zarazem sprawiedliwy, jak i grzesznik. To my rozumiemy, drodzy Państwo, że jeżeli przystępuję do dialogu z drugim, to ja muszę sobie zadać trud rozpoznania istoty danej religii. Albo i nie mogę rozmawiać z protestantami, których traktuję ja osobiście jako moich braci i moje siostry, a co więcej, z niektórymi łączą mnie nawet więzy przyjaźni. Ale, drodzy Państwo, moi przyjaciele, w dyskusji, kiedy rozprawiamy na temat religii, to moi przyjaciele protestanci usłyszą o protestantyzmie to, co ja wiem. Bo nie może być przyjaźni tam, gdzie prawda jest ukryta. Jaki to jest, drodzy Państwo, dążenie do jedności? Jeżeli my chcemy ukryć i czy nie poznawać prawdy partnerów i o ich religii, a w dodatku jeszcze ukrywamy prawdę o naszej własnej katolickiej religii. Moi przyjaciele protestanci wiedzą doskonale, tak jak opowiem, to wiąże się z tematem naszego spotkania. Jeden profesor kalwinista z Holandii, kiedyś zapytałem go wprost: panie profesorze, pan profesor ma tak światłego ducha, jest osobą tak świetnie wykształconą. To moje pytanie jest, przepraszam, ale bardzo proste. Dlaczego pan profesor pozostaje jeszcze kalwinistą? A on mówi: Tadeuszu, ja wiem, że ty masz podchwytliwe pytania, ale ja ci powiem, dlaczego ja jestem kalwinistą. Z dwóch racji. Ze względu na waszą wiarę w Maryję i na waszą wiarę w papieża. A ja mówię: panie profesorze, a kim jest Maryja? Bogiem czy człowiekiem? Przecież ja wyniosłem w wierze Kościoła rzymskokatolickiego tylko wiarę w Maryję jako człowieka. Ale człowieka szczególnego, bo ocalonego ze skutków, przed skutkami i przed samym grzechem, dziedziczeniem grzechu pierworodnego i jego skutków. Ocalonym. Więc mówię, gdzie tutaj pan profesor widzi problem? Ale pan profesor nie odpowiedział mi ani słowa.
A później z drugiej strony mówię, panie profesorze, jeżeli mamy podstawową logikę wiary, to czyż Chrystus powołał apostołów na czele ze świętym Piotrem nadaremnie? Czy on ich tylko powołał wtedy, kiedy sam żył na tym świecie? A już jak nam wstąpił do nieba, to już Kościół uważa, pan profesor, nie potrzebuje apostołów? A mówię, a co to znaczy być apostołem? Przecież co to znaczy władza apostolska, czyli władza każdego biskupa, z których, pośród których tym pierwszym, bo następcą świętego Piotra jest papież? Ja mówię, panie profesorze, przecież władza apostolska to jest władza o olbrzymich możliwościach w tym sprawowaniu tych bogactw, które nazywamy łaskami. Że przecież Bóg nie zsyła nam w sposób chaotyczny łask czy darów, tylko Pan Bóg transportuje te łaski i dary na uporządkowanych drogach. I jedna z tych pewnych dróg transportowania niebiańskich łask i darów, jak one się wszystkie nazywają, na czele z łaską uświęcającą, nazywa się apostolskością. Czyli poprzez apostołów Chrystusa cały Kościół i cały świat otrzymuje łaski. To ja mam nie akceptować papieża czy następców biskupów? To na jakiej drodze pan profesor stał się chrześcijaninem kalwinizmu? I proszę sobie wyobrazić, że ja w dyskusjach z profesorami protestanckimi, których mam nie setki, a tysiące, to co ja zauważyłem, że bardzo szybko, kiedy pojawia się dyskusja z nimi, to następuje milczenie. Bo co ci przyjaciele kalwiniści, protestanci, wszystkich odłamów, a jest ich tysiące, co oni biedni mogą odpowiedzieć? A proszę zobaczyć, trzeci wymiar tego dialogu dobrze pojętego to jest to, co wypowiedział Jan Paweł II w kontekście bardzo specyficznym. Zarzucano bowiem Janowi Pawłowi II, że on głosi relatywizm religijny, że na równi stawia wszystkie religie. A on pewnego dnia wyłożył taką syntezę rozumienia przez niego dialogu, także w sensie religijnym. I mówi, co to jest dialogos? Dialogos to jest połączenie siebie, własnego ducha i całego życia z logosem boskim, z Bogiem. I jak chcecie wiedzieć, mówi Jan Paweł II, co ja, papież, rozumiem pod pojęciem dialogu, to wam chcę powiedzieć, że tak jak sam pracuję intensywnie nad zjednoczeniem się z Bogiem, tak też i każdego spotykanego człowieka pragnę zjednoczyć z tym Bogiem. Ale ponieważ Pan Bóg wykazuje się swoją boską cierpliwością, to i ja jako papież Kościoła Chrystusowego muszę bardzo małymi krokami prowadzić to zjednoczenie się ludzi z Bogiem Przenajświętszym. Dlatego też, drodzy Państwo, z tego wypływa rada dla każdego z nas. Dia logos, czyli najgłębszy nurt dialogu, nabudowany jest na budowli czy tworzeniu własnej, osobistej jedności z Bogiem Przenajświętszym. I przez tę jedność, mocą tej jedności, światłem
mądrością i miłością tej jedności naszej z Bogiem, pragniemy zjednoczyć każdego ludzkiego ducha, duszę, ciało, całą osobę, każdego mężczyznę i każdą kobietę, niezależnie od pochodzenia narodowego i religijnego, chcemy zjednoczyć, drodzy Państwo, z Bogiem. I to jest klucz do rozumienia dialogosu, czyli dialogu dzisiaj i myślę, że jutro i aż do dnia ostatecznego. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Marek Malisiewicz. Tutaj, proszę księdza, z prawej strony. Pod światłem jest. Ja bym poprosił o pewien komentarz. Za kilka dni Kościół Powszechny rozpoczyna rok miłosierdzia. Jest to dar i zadanie, mówiąc językiem Jana Pawła II. I teraz pozwolę sobie przedstawić małą interpretację i prośbę o komentarz, czy ta interpretacja ma sens. Jeżeli prawdą jest to, co Ojciec Święty mówił, że żyjemy w czasach, w których ludzie żyją, jakby Boga nie było, to jedną z konsekwencji tego faktu jest to, że świadomość grzechu i rozumienie grzechu zostało w kulturze wałtowane na margines. Jan Paweł II napisał w encyklice o miłosierdziu Bożym, że temat miłosierdzia w umysłowości współczesnej przeszedł na peryferię. Papież Franciszek w bulli na rok miłosierdzia, cytuje dokładnie tą myśl dosłownie Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, że temat miłosierdzia wyskoczył jakby na peryferię. Pytanie jest takie. Czy wspólnymi siłami, a tutaj również są wielebne siostry, które prowadzą takie dzieło wydawnicze, ale może inni są tutaj producenci filmowi czy inne osoby, jakie powinny powstać dzieła kultury, które w obszarze świadomości naszego pokolenia pomogą, aby rok miłosierdzia nie był zmarnowany? I mała uwaga. Wszyscy pracujemy na temacie, żeby mieć prawdziwy obraz Boga, to znaczy Bóg jest miłością, to co mówi ksiądz profesor, Bóg jest miłością miłosierną. Jesteśmy zachęcani, aby człowiek był miłosierny dla brata, a każdy człowiek jest bratem. I pozostaje trzeci punkt, który pojawił się w encyklice Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, aby człowiek był miłosierny względem Boga. I to ostatnie sformułowanie, proszę o komentarz teologiczny, czy ja dobrze rozumiem tą myśl zawartą w encyklice. Jan Paweł II mówi tak, Bóg pragnie przebaczyć, ale jeżeli człowiek nie poprosi o przebaczenie grzechów, to Bóg nie może wybaczyć. Jan Paweł II tłumaczy, że człowiek, który prosi o miłosierdzie, o wybaczenie, jest miłosierny dla Boga. Bez tej postawy w sercu człowieka, czyli bez skruchy, bez daru łaski skruchy, nie poprosi o przebaczenie. I wydaje mi się, że kluczową sprawą dla nas, dla naszego pokolenia, które doświadczyliśmy różnych spraw związanych z powrotem do kultu miłosierdzia w tej czy w innej formie, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II beatyfikował, kanonizował świętą Faustynię. Pytanie jest takie. Czy ksiądz profesor jako filozof, teolog może nam pomóc, jak się dobrze w sensie twórczym włączyć w rok miłosierdzia, aby nie zmarnować tego czasu, który jest darem i zadaniem? Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Faktycznie jest to wyzwanie największe, przed jakim stoi i Polska, i Kościół w Polsce, i każdy z nas Polaków, bo to, że mamy miłować Pana Boga jako cudownie świętego, to jest coś wspaniałego. To, że mamy miłować drugiego człowieka jak siebie samego, to jest coś wspaniałego. Ale umiłować nieprzyjaciela. Umiłować tego, kto wyrządza człowiekowi świadomą i wolną krzywdę, który chce zniszczyć człowieka. Czyli umiłować najkrócej mówiąc wroga Boga i wroga człowieka. To jest, drodzy Państwo, to wyzwanie, przed jakim stawia nas miłosierdzie.
ale dopiero wtedy, czy jako chrześcijanin, czy każda społeczność, która chce mieć ambicje bycia katolicką, dopiero wtedy, drodzy Państwo, okazujemy się w stosunku do nieprzyjaciół, jeżeli ich miłujemy, za nich się modlimy, czy za nich cierpimy, czy poświęcamy się w jakikolwiek sposób, ale w sposób świadomy i wolny, nie ze strachu, nie z jakiegoś tam układu, że czegoś nie zrealizuję, czy coś stracę, nic z tego. Tylko ze względu na miłosierną miłość. I to jest rzeczywiście, wydaje mi się, że Pan Jezus miłosierny, który objawił miłosierdzie na terenie Rzeczypospolitej i tej drugiej, i dzisiaj w granicach naszego obecnego państwa, ale to znaczy, że proszę zauważyć, że Bóg w niebie, tak jak kiedyś przyszedł do narodu wybranego w postaci ludzkiej, tak przedziwnie w dziejach zbawienia przyszedł prawie 2000 lat po swoim objawieniu, tym razem do innego narodu, do narodu Polaków, żeby ogłosić światu swoje najintymniejsze wnętrze. Czyli co to oznacza, drodzy Państwo, że Bóg objawia się Polsce w swoich najgłębszych pokładach boskości. To znaczy, że daje Polakom największy mandat zaufania. To znaczy, że bez żadnego romantyzmu, bez niczego, tylko samo stwierdzenie faktu. W ramach Rzeczypospolitej Jezus Miłosierny się objawia. To znaczy, że tym samym zobowiązuje nas z głębin swojego miłosierdzia do tego, żeby Polska w sposób uporządkowany, mądry, światły, roztropny, sprawiedliwy, ale i ze wszystkiego tego konsekwencjami i jako państwo, i jako Kościół ustawiała politykę na drogi miłosierdzia, gospodarkę na gospodarkę nie tylko sprawiedliwą czy solidarną, lecz na gospodarkę miłosierną, naukę także dopiero wtedy nauka uzyska swoją głębię, jeżeli ludzie nauki pojmą, zrozumieją swój status, że powinni być apostołami miłosierdzia w nauce. Tak samo jest, drodzy Państwo, w mediach, że wszystkie media powinny też swój charakter nabudować na tym największym atrybucie, czyli właściwości Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I tak samo, drodzy Państwo, Kościół w swoim nauczaniu i postępowaniu powinien też kroczyć drogami miłosierdzia. Ale co to, drodzy Państwo, oznacza i przed czym trzeba się chronić? Broń Boże, nie można zredukować miłosierdzia do uczucia. Kościół, jeżeli głosi tak samo jak Pan Jezus wcześniej miłosierny do siostry Faustyny, proszę zauważyć, jak dobrze studiujemy dzienniczek siostry Faustyny i wszystkie wypowiedzi Jezusa Miłosiernego, to jak Jezus sytuuje tę cnotę miłosierdzia człowieka w duchu i w duszy ludzkiej. Nie, drodzy Państwo, w uczuciach. Dlatego, że cnotliwość, czyli ta sprawność moralna, która jest godna człowieka, sprawności moralne wszystkie
człowieka jako istoty rozumnej i wolnej są, drodzy Państwo, i powinny być zakorzenione w duchu. Natomiast uczucia wyrastają na pomoście ducha i ciała. I ze względu na zmienność ciała są także z natury swojej zmienne. W związku z tym nie można miłosierdzia zredukować do uczucia, bo to byłoby błędne, czy współczucia. To tylko jest coś towarzyszącego miłosierdziu. Ale też, kochani Państwo, nie można oderwać, tak jak niektórzy nawet teologowie katolicy i to w dodatku niestety dzisiaj po obradach synodu na temat rodziny wiemy doskonale, że nawet spora część episkopatu, czyli księży, biskupów, a nawet kardynałów, opowiedziała się za miłosierdziem przeciwko sprawiedliwości. I ustawili pojęcie miłosierdzia w opozycji jako pojęcie stojące w sprzeczności do sprawiedliwości. I dlatego zażądali sakramentów świętych dla człowieka żyjącego w stanie grzechu śmiertelnego. A grzech śmiertelny oznacza, że w tym człowieku nie mieszka Bóg. Że Pan Bóg w swojej łaskawej opatrzności podtrzymuje tego człowieka w istnieniu i to nazywa się opatrznością, ale w człowieku, który jest obciążony grzechem śmiertelnym, czyli na przykład grzech drugiego związku na gruncie ruin związku sakramentalnego, to jest, drodzy Państwo, grzech śmiertelny. W związku z tym zażądanie przez niektórych ojców synodu sakramentu Eucharystii Przenajświętszej dla człowieka, który żyje w statusie grzechu śmiertelnego, jest radykalną sprzecznością względem dotychczasowego nauczania Kościoła powszechnego, chrystusowego. I dlatego wielkie podziękowanie należy się od nas Polaków i całego Kościoła powszechnego dla wielkiej roli, fundamentalnej roli polskiego episkopatu w kontynuowaniu, w ocaleniu, zabezpieczaniu katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie w sensie globalnym, uniwersalnym, bo wystąpienia przedstawicieli Episkopatu Polski na synodzie należały zarówno w sesji nadzwyczajnej, jak i tej ostatnio przeprowadzonej zwyczajnej do wystąpień fundamentalnych, które decydowały o zwrotach w kierunku refleksji synodalnej. Dlatego też, drodzy Państwo, tutaj musimy być bardzo baczni. Nie możemy ustawić sprawiedliwości w opozycji do miłosierdzia. Miłosierdzie nie jest ślepe. Miłosierdzie jest najwspanialszą światłością Boga. I właśnie to oznacza, że w Bogu miłosierdzie jest sprawiedliwością realną, a realna sprawiedliwość Boga jest realnym miłosierdziem Boga, bo w Bogu miłość i sprawiedliwość są absolutnie tym samym. W Bogu nie ma żadnych podziałów. I dlatego też, kochani Państwo, my musimy w naszym życiu, gdzie inny wysiłek musimy włożyć w to, żeby być sprawiedliwym, bo u nas w ludziach, w naszym duchu, inną cnotą jest cnota sprawiedliwości, nad którą też musimy permanentnie pracować. Natomiast inną cnotą moralną jest cnota miłosierdzia. I my, ludzie, my się ćwiczymy. Tak jak i aniołowie, oni też muszą się ćwiczyć, bo w aniołach też są, ich bytowość jest skomponowana, czyli złożona. Tak jak nasza jest też złożona. Ale bytowość boska jest niezłożona, jest najprostszym, niezłożonym bytem. W związku z tym w Panu Bogu możemy generalnie powiedzieć, wszystko jest jednym i tym samym, czyli boskością. U nas, kochani, musimy się ćwiczyć.
I świetnie, jeżeli nasza polityka pragnie realizować porządek sprawiedliwości, ale jak zauważamy i wszyscy to doskonale rozumiemy, że objawienie się Jezusa Miłosiernego na terenie naszej ojczyzny i przybycie Jezusa Miłosiernego po prawie 2000 lat do narodu Polaków, to powinno być największym przebudzeniem Polski w sensie naszej narodowości i katolickości. I uważam, że polska racja stanu w ramach Polski, Unii Europejskiej i całego globu powinna ukierunkowywać naszą politykę w państwie i politykę zagraniczną bez oczywiście wielkich, szumnych haseł, ale z całą determinacją katolickich duchów powinniśmy, drodzy Państwo, ukierunkowywać sumienie obywatelskie wszystkich narodów Europy i świata na właśnie ten porządek sprawiedliwości, ale stale zmierzającej ku porządkowi miłosierdzia jako szczytowi istnienia obywateli, ludzi jako obywateli w tym porządku doczesności. A to, że zanika świadomość grzechu, to, drodzy Państwo, chyba nawet w tym numerze naszego dziennika tak wspaniali są Państwo redaktorzy i wszyscy na czele z panią redaktor naczelną Ewą Konopką Nowiną, właśnie i panem prezesem Marcinem, właśnie tak wspaniałomyślni, że drukują teraz taką serię moich refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II o sumieniu. I tam chyba w tym numerze Państwu wskazałem na to, jakie jest rozumienie zła, czyli grzechu w nowożytnej epoce. Czyli tak jak Luter jeszcze przeniósł przyczynę zła z upadłych stworzeń na Boga objawionego, to później powiedziano, że skoro to zło ma ostateczną rację w Bogu, a Boga uznaje się przecież za dobry byt, w związku z tym to zło jest tak zwanym złem, a de facto jest dobrem. Czyli pojawiły się tendencje, które po prostu w swojej manipulacyjnej technice polegają na tym, żeby w przeciwieństwie do tego, co ksiądz Jerzy nauczał nasz naród i inne narody ziemi za świętym Pawłem Apostołem, zło dobrem zwyciężaj, to proszę zobaczyć, nowożytność usiłuje zastawić na człowieka jako podmiot moralny nieprawdopodobną, może nawet najbardziej chytrą pułapkę w sensie moralnym, a mianowicie wmówić człowiekowi, że słuchaj, to zło, które ty nazywasz złem, ono nie jest złem, tylko ono de facto jest dobrem. A przypominamy sobie, drodzy Państwo, tę diabelską pokusę z raju, kiedy diabeł nie powiedział, że jeżeli to uczynicie, co jest wbrew woli Przenajświętszego Boga, to będzie złe. Tylko co diabeł powiedział? Że będziecie jako bogowie. Czyli co to znaczy? Że ten wasz zły akt będzie boskim aktem. A dlaczego diabeł taką strategię wybrał? Ponieważ on chce zająć miejsce Boga. Że przecież przez ten akt zły diabeł pragnie unicestwić Boga i unicestwić człowieka i zająć miejsce i jednego, i drugiego. Dlatego też
z całą realnością, patrząc na nasz stan moralny, trzeba, drodzy Państwo, w dalszym ciągu, aż do dnia ostatecznego, aż do ostatniego pokolenia Polaków, trzeba nam czuwać nad dobrem i trzeba nam się wystrzegać, unikać i przezwyciężać, jeżeli zachodzi taka konieczność, zło, żeby być prawdziwie dobrym. Bo tylko człowiek prawdziwie dobry zyskuje wizytówkę do wejścia do Królestwa Niebieskiego, czyli do Królestwa Dobra. Księże, profesorze, mamy bardzo dużo pytań. To kolejne są osoby. Proszę bardzo. Szczęść Boże, Barbara Dobrzyńska. Chciałam pokłonić się księdzu profesorowi i jakby wrócić jeszcze do polityki miłości. W 1413 roku była zawarta Unia Horodelska, Unia Miłości. Czyli można powiedzieć, jak cudowny naród wtedy był polski, który razem tę Unię podpisywał, razem z Litwą, po prawda, bitwie pod Grunwaldem, jako Unię Miłości. I jakby to było cudownie, gdyby właśnie do tych słów tam zawartych można było w tej chwili odnieść się do tej Unii Europejskiej, która jest zaprzeczeniem tej Unii cudownej Horodelskiej. Czyli jak wielkim poziomie duchowości była Polska i jak Pan Bóg rzeczywiście nas wyróżniał już wtedy. No i daj Boże, żeby nas zechciał wyróżnić i teraz, i żebyśmy się zaczęli nawracać do miłości. To chciałam tylko od siebie to przypomnieć i dodać. Bardzo dziękujemy, Pani Basiu. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, proszę zauważyć, co się działo rzeczywiście w porządku prawa w Polsce, że wtedy w Unii Horodelskiej, czy później w Konstytucji 3 maja, nasz porządek prawa w Rzeczypospolitej usiłowano ukonstytuować na Bogu, który jest miłością. A proszę zauważyć, co się dzieje z rozumieniem Boga w tym porządku zasadniczym, na poziomie ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji, już w okresie II Rzeczypospolitej. Już, drodzy Państwo, co się stało? Załamała się tradycja powiązania naszego prawa w Rzeczypospolitej, czyli porządku w II Rzeczypospolitej, w jedności z Bogiem miłości, lecz jaka była jedność? Druga Rzeczpospolita w swoich konstytucjach nawiązuje już tylko do Boga Wszechmocnego. Ale wszechmoc nie jest wyartykułowana, że ona jest tym samym, czym jest boska miłość. Ale widzicie Państwo, że już druga RP dokonała istotnej cezury w wielkiej kulturze polskiej polityki i polskiego prawodawstwa, czego aktem był między innymi ten akt z Unią, z Litwą. Czy później Konstytucja 3 maja, to jeszcze w innym kontekście się ujawnia. Ale jeszcze ten duch zobowiązania Rzeczypospolitej względem Boga miłości istnieje. Nie mówiąc, drodzy Państwo, o tym, że PRL, czy nawet ta konstytucja, która dzisiaj wiąże nasze sumienia dalece, a mianowicie ona już tylko mówi o Bogu chrześcijańskim. Ale to tylko dla tych, którzy są zobowiązani względem tego Boga. Czyli, drodzy Państwo, my widzimy, że polski porządek prawa w sensie zasadniczym, czyli na poziomie konstytucji i na poziomie tych konkretnych regulacji prawnych, czy w sensie ustaw, czy rozporządzeń różnych departamentów polskiego państwa, my widzimy, że polski porządek w państwie
wymaga istotnej korekty. I to właśnie ta istotna korekta powinna polegać nie tylko na tym, żeby Polska była prawa, czyli na praworządności, którego skutkiem będzie sprawiedliwość, lecz także według mnie z całą świadomością powinniśmy bazować na miłości. Drodzy Państwo, bardzo konkretna kwestia. Na przykład, dlaczego my nie możemy opanować sfery medycyny polskiej? Z tych racji, które tutaj nadmieniliśmy, że zanikła w porządku polskiego prawa, także w porządku medycyny szeroko pojętej, nie znam takiego Uniwersytetu Medycznego w Rzeczypospolitej dzisiaj, który by w sposób systemowy ustawił wolność przyszłych architektów medycyny polskiej na gruncie miłości bliźniego, czyli na gruncie solidarności, na gruncie społeczności, dobrze pojęty. To co z tego, drodzy Państwo, że my czasami jeszcze w Polsce nawiązujemy do ideału solidarności? Ale jeżeli ten ideał nie znajduje odpowiedniej gleby w polskiej wolności, którą trzeba ukonstytuować miłością Boga i człowieka, i to miłością, o którą słusznie się Państwo dopominacie, charakteru miłosiernego, cóż z tego, drodzy Państwo, że hasłowo powiemy, że jesteśmy solidarni z dzieckiem, młodzieńcem, staruszkiem, czy z pacjentem, czy z obywatelem, ale to są, kochani, podejścia hasłowe, które dla mnie jako obywatela nic nie znaczą. Dlaczego? Bo jeżeli rozmawiamy i dzielimy się podstawowym doświadczeniem w szeroko pojętej medycynie czy opiece społecznej, to ja się pytam, jeżeli lekarz, który w ciągu 6 lat swoich intensywnych studiów nigdy nie usłyszał systematycznego wykładu o tym, kim jest człowiek, że jego istota wolna jest powołana do miłości, i wyjaśnić, na czym to polega, i to w ramach etyki medycyny, na czym polega ta relacja, to jeżeli ten człowiek nie wyniósł z własnego domu podstawowych odruchów uczciwości czy tej miłości człowieka, no to, drodzy Państwo, to nawet jeżeli to jest najwybitniejszy przedstawiciel medycyny w sensie naukowym, on będzie traktował pacjentów jak swoje instrumenty medyczne. I my z taką medycyną nie chcemy mieć w Rzeczypospolitej katolickiej nic wspólnego. I dlatego reforma służby zdrowia, jeżeli nie dotrze do źródła jej problemów, to, drodzy Państwo, będzie nam tworzyć nowe iluzje. Bo reformę służby zdrowia powinno się oprzeć na reformie edukacji medycyny. A edukacja ta powinna otrzymać prawdziwy obraz człowieka jako istoty duchowej. Bo przecież kto ma wyjaśnić temu lekarzowi? Ja go nie osądzam, bo nie mam do tego prawa. Ale, drodzy Państwo, jak ja mogę oczekiwać od jakiegokolwiek lekarza polskiego, że on ma się zachować jako lekarz w sensie na gruncie przysięgi Hipokratesa? Jak on się może zachować, jeżeli on nie ma kompletnego przygotowania intelektualnego do takiego holistycznego, czyli całościowego rozumienia człowieka w sensie ducha, duszy i jego oczywiście cielesnego organizmu. Dlatego, drodzy Państwo, reforma medycyny, tak jak i reforma nauki, powinna wreszcie dotrzeć do duchowości Polaków. I tam trzeba osadzić ostrze reformy Rzeczypospolitej dzisiaj. Bo jeżeli będziemy przestawiać ludzi
przestawiać przedmioty, umeblowanie szpitali, to, drodzy Państwo, z taką reformą medycyny dajmy sobie wczoraj i dzisiaj i jutro święty spokój. Bo będzie się karmić Polaków jako obywateli nowymi iluzjami o reformie, a żadnego typu reforma istotowa nie będzie mieć miejsca. I słusznie się Państwo dopominacie, żeby świat medycyny, jakby, drodzy Państwo, świat medycyny był oparty na miłości, to jakbyśmy zobaczyli szpital francuski, średniowieczny, jak on był, drodzy Państwo, wyposażony, a niektórzy mówią o ciemnym średniowieczu, to trzeba zawieść tych ludzi mówiących o ciemnym średniowieczu do szpitala średniowiecznego we Francji, żeby zobaczył, w jakich nadzwyczajnie ludzkich warunkach był leczony człowiek średniowiecza. A dlaczego? Bo medycyna średniowiecza była osadzona na odpowiedniej klasycznej filozofii, czyli systemowym wyjaśnieniu tego, kim jest człowiek, i każdy lekarz średniowiecza wiedział doskonale, że ma przed sobą istotę duchowo-cielesną. A dzisiaj, drodzy Państwo, to tylko ten, kto we własnym domu rodzinnym usłyszał o tym, że człowiek jest człowiekiem, że człowiek ma duszę nieśmiertelną, tylko ten przedstawiciel medycyny jeszcze coś wie o duchu człowieka. Ale on nie jest systematycznie, naukowo przygotowany do tego, żeby być człowiekiem wielkiej medycyny. I o taką nam w Rzeczypospolitej chodzi i takiej reformy oczekujemy od nowego rządu, bo mamy prawo. Proszę księdza. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Przepraszam. Anna Walulik. Ja chciałam krótko zapytać o pomniejszenie obszaru mojej niewiedzy w kontekście pytań wcześniejszych o dialogu i tutaj tego pytania poprzedniego o Unii Chorodelskiej. Wiemy dość dużo już od księdza profesora o protestantyzmie. Natomiast wiem, że święty Maksymilian w latach 36-38 mniej więcej wiele pisał w Rycerzu Niepokalanej o potrzebie modlitwy za naszych braci prawosławnych. O tym, jak wielkie tam jest odstępstwo. I nie mogłam dotrzeć do tych artykułów, pewnie za mało wysiłków to włożyłam. W rozmowach różnych dość łatwo jest mi argumentować o tym, co nas dzieli w stosunku do protestantów. Natomiast tutaj w stosunku do prawosławnych zawsze padają argumenty. Przepiękna liturgia, którą my zniszczyliśmy, jest Najświętszy Sakrament. No ale my wiemy, że Matka Boża w Fatimie prosiła o zawierzenie Rosji. Nie mówiła o protestantach. Wiem, że święty Maksymilian to wyjaśniał. Tak jak mówię, no prawdopodobnie w artykułach w Rycerzu Niepokalanej w tych dwóch, trzech latach. Czy mógłby ksiądz to, ksiądz profesor to wyjaśnić? Drodzy Państwo, mamy różnice doktrynalne między katolicyzmem a prawosławiem, ale różnice te poza kilkoma dogmatami, które Kościół Chrystusowy zbudowany na Piotrze ogłosił po schizmie tej wschodniej, to jednak trzeba przyznać, że rozumienie sakramentów świętych i rozumienie dogmatów i rozumienie liturgii jest bardzo, bardzo podobne tam właśnie w prawosławiu do naszej nauki katolickiej. To i dlatego też właśnie świętemu Maksymilianowi chodziło o to, że my w odróżnieniu od protestantyzmu, to my mamy stosunkowo niewiele różnic do właśnie prawosławia.
Tutaj jednak te problemy, tak jak święty Maksymilian też to właśnie wykłada, że te problemy natury w relacji katolicyzm-prawosławie są bardziej natury dyscyplinarnej i moralnej, bo wraz z odłączeniem się od Piotra, czyli od papieża, z wypowiedzeniem posłuszeństwa, to po prostu wtedy to jest kwestia dyscypliny, czyli karności. To jest sfera moralna, ale która przy dezaprobacie Piotra jako Piotra, to tutaj ma swoją powagę i należy ją uwzględnić. Ale te problemy natury moralnej są też poważne. I na przykład łatwiej jest nam, katolikom, pomimo takich straszliwych różnic z protestantami, ale ja muszę powiedzieć, że choć też dialogowałem z prawosławnymi przedstawicielami, to mimo wszystko wydaje mi się, że ponieważ protestantyzm wyrósł tutaj w naszym tym zachodnim chrześcijaństwie, to jest nam jakoś mimo wszystko łatwiej prowadzić dyskusję. Natomiast z tej racji, że powstało wiele takich napięć i to jest chyba związane też z tym, że ta mentalność jest mentalnością wschodu, że ona nie ma cywilnej odwagi, tak jak mentalność zachodu, żeby artykułować swoją pozycję. Czy ona jest prawdziwa, czy fałszywa, ale człowiek zachodu mówi to, jak myśli. Natomiast człowiek wschodu, to właściwie tam nigdy człowiek nie ma tej pewności. Czyli to jest raz, że różnica kulturowa, ale tutaj wydaje mi się, że w tej modlitwie, w prośbie Matki Bożej o modlitwę za Rosję, to na pewno to ma dwa podteksty. Oczywiście, że bardzo ważny jest ten podtekst eklezjalny, żeby prawosławie zjednoczyło się z Kościołem Chrystusowym zbudowanym na Piotrze, bo to jest ważne, bo wprawdzie prawosławie ma sukcesję apostolską, która jest ważna, ale ta sukcesja apostolska bez Piotra w Kościele Świętym jest przekazywana w sposób niegodziwy. I jest to pewien nieład, i to dość poważny w Kościele Świętym. Dlatego Matka Boża na pewno miała też na względzie i to zjednoczenie z prawosławiem, ale w objawieniach fatimskich głównie chyba chodziło Matce Najświętszej o to, żeby pokonać ideologię komunizmu, która niszczy zarówno nasz Kościół Święty, jak też i cały świat tej religijności prawosławnej. I to oczywiście jest bardzo ważne, ale niemniej jednak powinno się wszystkiego dokonywać, rozmawiać, żeby z tymi braćmi i siostrami odłączonymi w tej grupie, w środowisku prawosławnych środowisk, żeby po prostu z nimi też prowadzić na tyle, ile jest możliwe ten dialog, żeby jednoczyć prawosławny świat z Chrystusem, z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, tyloma mocami życia, ile ich mamy do dyspozycji. Księże profesorze, kolejne pytanie jest. Proszę bardzo. Tadeusz z Oliborza. Proszę księdza profesora, by odniósł się do dwóch kwestii tak postawionych pokrótce. Akt chrztu sprzed 1050 lat, kiedy to staliśmy się narodem wobec naszej dzisiejszej szansy. I drugie, chociaż ksiądz profesor na początku o tym wspomniał, ale nieco proszę o pewien konkret. Islam jako zredukowana wizja człowieka. Dziękuję. Drodzy Państwo, na pewno olbrzymie potencjały łaski służą integrowaniu się narodu
jako tej wielkiej rodziny, czyli tego rodu, naszej tej linii rodowej, w sensie naszego pochodzenia. I jednocześnie, ponieważ człowiek jest przynależnym do narodu, ale uczestnicząc w człowieczeństwie, my jesteśmy samym faktem poczęcia nas jako osób ludzkich, my jesteśmy wprowadzani w rodzinę ogólnoludzką. Dlatego zawsze właśnie ten akt łaski, czyli to przyjście Kościoła Chrystusowego na naszą ziemię, on bardzo pogłębił naszą samoświadomość rodową, czyli narodową. I tak jak tutaj i pan redaktor Dariusz był uprzejmy już to nadmienić, że rzeczywiście polskość w sensie naszej bytowości narodowej czy kulturowej, myśmy tylko w ostatnich wiekach byli zdolni do przeżycia bardzo potężnych uderzeń różnych totalitaryzmów, właśnie dlatego, że Kościół Chrystusa Jezusa zbudowany na Piotrze przybył tutaj do nas i nas wspierał. Tylko dlatego, tylko dzięki Kościołowi Świętemu, dlatego w jednym z artykułów w naszym dzienniku napisałem, żeby państwo polskie jak najściślej współpracowało z episkopatem w kształtowaniu, w rozumieniu, w tworzeniu i zabezpieczaniu polskiej racji stanu. A ponieważ Kościół w Rzeczypospolitej jest starszy niż państwo, dlatego w najżywotniejszym interesie państwa, czyli nowego rządu, Sejmu i Senatu, także prezydenta Rzeczypospolitej, powinno być właśnie uznanie racji Kościoła rzymskokatolickiego za naczelną rację państwa. Bo proszę mi wierzyć, że jeżeli nic się nie zmieni, czyli nie będzie jakiegoś kataklizmu poważnego w Europie czy na świecie, to mimo wszystko będziemy poddani takim potężnym tendencjom, które będą dążyć do osłabiania bytowości państw. I w związku z tym zajdzie istotne pytanie, ale to nie tylko pod adresem Polaków, lecz każdy naród w Europie i na świecie będzie się pytał, to gdzie ja właściwie teraz żyję? I przypuszczam, mogę się mylić, ale może jeszcze dożyjemy takich czasów, że znowu o tożsamości naszej polskiej będzie decydować w głównej mierze bytowość Kościoła Chrystusowego zbudowanego na Piotrze. Że tutaj będziemy najpewniejsi, że jeszcze jesteśmy Polską, że jeszcze jesteśmy Polakami. Ale chciałbym, żeby ta moja obawa na przyszłość okazała się całkowicie nieprawdziwa. Ale jej nie wykluczam ze względu na znajomość pewnych procesów działających u podstaw choćby bytowości Unii Europejskiej. I dlatego też właśnie sądzę, że rzeczywiście polska racja stanu w sensie państwa i Kościoła powinna dążyć przede wszystkim także w kontekście tej wielkiej rocznicy 1050-lecia przyjęcia chrztu polskiego. Powinno się dążyć tutaj do zakorzenienia naszej podmiotowości polskiej. My najbezpieczniejsi jako Polacy katolicy jesteśmy w rzeczywistości Kościoła. I dlatego też właśnie tutaj upatruję olbrzymią szansę do obudzenia się świadomości Polaków i katolików i wszystkich obywateli w Polsce, że jeżeli uświadomimy sobie wkład w tworzenie struktur naszej polskiej doczesności,
z szeroką pojętą państwowością, czy wtedy, kiedy jej brakowało, to, drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, że największy wkład w tworzenie naszej doczesności wniósł Kościół rzymskokatolicki. I jemu należy się najwyższy szacunek z racji sprawiedliwości. Nie państwu jako państwu, które cenimy jako obywatele Rzeczypospolitej. My cenimy, że mamy własne państwo. Ale ponieważ nie zawsze, nie każde pokolenie je miało, dlatego rozumiemy, że najwyższy szacunek, nawet ze względu na ten porządek doczesny, należy się właśnie Kościołowi. I uważam, że mądrość obecnej, tworzącej się tak jakby nowego oblicza polskiej polityki będzie tak dalece precyzyjna, że to wyartykułuje i na tym będzie nabudowywać polskość w sensie państwowości i naszej pozycji w Unii Europejskiej, bo faktycznie Jan Paweł II miał bezsprzeczną rację, że narody Unii Europejskiej, wszystkie na różne sposoby, ale na pewno potrzebują nas, Polaków, katolików. I to miał przede wszystkim na względzie. A wprawdzie to nie czas i miejsce, ale kiedyś może sobie dotkniemy tej kwestii, właśnie gdybyśmy wymiaru ekonomicznego dotknęli, ale i każdego innego, to trzeba przyznać, że taką ofertę, jaką ma katolickość w sensie nauki katolickiej, tej oficjalnej Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, to nie ma, drodzy Państwo, żadna instytucja, ani polskie państwo dla Polaków, ani polska nauka, ani polska sztuka, ani Unia Europejska. Nikt nie ma takiej oferty, tak bogatej w ducha, w ład, w prawo, w sprawiedliwość i świętość, jaką dysponuje Kościół, który jest żywym Chrystusem na ziemi polskiej. To jest to źródło, z którego Kościół w sensie ludzkim czerpie i przekazuje dalej narodowi. Dlatego właśnie to uważam za bardzo ważną kwestię. A kwestia islamu, który też studiowałem, tylko bardziej w sensie takim filozoficznym czy filozoficzno-religijnym, ale, drodzy Państwo, tutaj trzeba też znać samoświadomość islamu zakorzenioną w Koranie, że w sensie rozprzestrzeniania się islamu do najważniejszych aktów islamistów należy unicestwić Żydów, katolików, chrześcijan i ateistów. Więc my rozumiemy, że w tym punkcie legitymizacji śmierci jako zasady działania jesteśmy zasadniczo sprzeczni z islamem, ale po prostu to jest ten wymiar religijny, ale tak jak powiedzieliśmy sobie o rozumieniu grzechu czy stabilności naszej natury w sensie jej nieochrzczenia, to każdy przedstawiciel islamu posiada swój istotowo niezdeformowany rozum i istotowo niezdeformowaną wolność. Czyli każdy islamista wie doskonale, że jeżeli popełnia nieprawość, to ona jest nieprawością. Ale ze względu na to, że właśnie mają takie zapisy w tych surach Koranu o unicestwieniu chrześcijan między innymi, to uważam, że nie można budować sprawiedliwego i nawet opartego na miłości miłosiernej porządku, czyli relacji względem przedstawicieli islamu, jeżeli się nie rozumie ich samoświadomości religijnej. Że nie można oderwać, czyli nie można potraktować
przedstawicieli tej religii, jakby oni z Koranem tak zdefiniowanym nie mieli nic wspólnego. Co się niestety dzieje na naszych oczach, że struktura najważniejsza Unii Europejskiej nie chciała nic słyszeć o prześladowaniach chrześcijan w krajach arabskich, a w sposób nadzwyczajnie zaskakująco naiwny, co nam sugeruje, że to jest z jakimś precyzyjnie przemyślanym planem mamy do czynienia, podchodzi do kwestii uchodźców. My wiemy doskonale, że człowiekowi w trudzie życia należy dopomóc, ale mamy odpowiednie narzędzia i odpowiednie służby w Unii Europejskiej, które powinny sobie z lekkością poradzić z dekodowaniem różnych strategii zniewalania Europy czy nadużyć, które przy tej problematyce uchodźców z krajów arabskich będą się pojawiać i już ofiar z tym związanych, które są już duże. I w związku z tym właśnie my tego akceptować nie potrafimy i my takiej polityki nie możemy zaakceptować, która przymyka oko na olbrzymie prześladowania chrześcijan i całkowicie zamyka oczy na problematykę uchodźców, traktując każdego jako pokrzywdzonego. Kolejne pytanie, proszę bardzo. Marian Skaszub. Proszę księdza profesora, w znanych słowach w dzienniczku Świętej Faustyny odnośnie Polski Pan Jezus powiedział: jeśli Polska będzie posłuszna mojej woli, to wywyższę ją w potędze świętości i z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście. Czy możemy dzisiaj mówić, że coś z tych słów już się wypełniło, czy raczej są wciąż tak nowe, jak przesłanie przywołanego tutaj obecności duchowej przez księdza profesora, błogosławionego księdza Jerzego? Dziękuję. Drodzy Państwo, jest faktem, który zapowiedział Bóg, że świat zmierza ku swojemu kresowi, że dzieło stworzenia ma swoje granice i nie będzie trwało w nieskończoność. Dlatego też właśnie sztuką życia osobistego, narodowego, państwowego i kościelnego jest przygotowywać się bez jakiejś tam chaosu, hektyki czy właśnie nieładu, ale przygotowywać się na spotkanie z Bogiem. I tutaj właśnie proszę zauważyć, że słowa Pana Jezusa, każde z nich ma swoją specyficzną treść. I jeżeli Pan Jezus używa pojęcia Polska, to znaczy, że ma oczekiwania względem Polaków zorganizowanych w porządku nadprzyrodzonym w Kościele, w większości, a w porządku doczesności wszystkich zorganizowanych w ramach Rzeczypospolitej, czyli w państwie, w strukturach państwa. I dlatego też, drodzy Państwo, wydaje mi się, że rzeczywiście episkopat i nowy rząd na pewno w swojej mądrości, w co bardzo mocno wierzymy, zechce się zastanowić, jak należy precyzyjnie na tym etapie istnienia polskości odczytać wolę Boga w stosunku do Polski. I jako państwa, i jako Kościoła. Dlatego, że proszę zobaczyć,
ostateczną racją bytu państwa jest Bóg, bo On jest źródłem władzy. Więc gdyby nie było władzy, to bytowość państwa by się nigdy nie pojawiła. Ale też ostateczną strukturą łaski, czyli Kościoła, jest także Bóg. W związku z tym proszę zobaczyć, że skoro polską racją stanu jest najściślejsza współpraca między rządem a episkopatem i całym prawodawcą polskim, czyli prezydentem, sejmem i senatem, a episkopatem Polski, to znaczy, że wydaje mi się, że tutaj powinny być właściwie te decyzje najważniejsze dla Polski dzisiaj, powinny być w tej relacji podejmowane. I wierzę w to, że tak będzie. Ale to oznacza, że jeżeli nowy rząd będzie ściśle współpracować z Kościołem, z episkopatem w określaniu, w rozpoznawaniu woli Boga w inny sposób musi to czynić polska polityka, a w inny sposób musi to czynić polski episkopat. Ale każda z tych instytucji musi to czynić. Tak jak, drodzy Państwo, wszystkie nasze akty działania, kiedy one są najdoskonalsze? Powiem Państwu historię, która jest prawdziwa. Sprzed kilku dni, kiedy zostałem zapytany, czy chciałbym zostać arcybiskupem, to odpowiedziałem: ja mam ambicje, i zawiesiłem głos. I po przerwie takiej charakterystycznej powiedziałem: ale tylko pełnienia woli Boga. Bo, drodzy Państwo, nasza fantazja może pozycjonować nas samych w najprzeróżniejszy sposób. Ale to się do niczego nie nadaje. Gdzie człowiek powinien odczytywać swoją pozycję, na przykład w świecie, w Polsce, w narodzie, w Kościele, w polityce? Drodzy Państwo, tylko i wyłącznie w jednym miejscu i pod jednym adresem, w woli Boga. Czyli na przykład, jeżeli pada pytanie, chcesz zostać prezydentem? Czy chcesz zostać premierem? Czy chcesz zostać arcybiskupem? Jaka odpowiedź jest najwłaściwsza? Ja chcę, ale pełnić wolę Boga. Jeżeli Bóg mnie kieruje na urząd prezydenta, to nie powinienem stchórzyć, ale w pokorze powiedzieć: Boże, przyjmuję ten urząd. Tak samo, drodzy Państwo, to, co jest jakąś debatą w dzisiejszej godzinie politycznej Polski, kto powinien zostać premierem Polski? Premierem powinna zostać ta osoba, która została zaprezentowana jako kandydat na premiera. I jeżeli wola narodu jest, że ten kandydat pasuje polskiej racji stanu, to o kandydacie na premiera nie powinno być w polskiej polityce ani sekundy dyskusji. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli obiecuje się narodowi, że to będzie premier, a później po zdobyciu władzy dyskutuje się nad tym, kto ma być nim, ja uważam, drodzy Państwo, że jeżeli dobrze rozumiem politykę, to jeżeli narodowi mówię, że ta osoba jest kandydatem na premiera i wola narodu jest taka, a przez naród przemawia Bóg, to jeżeli zaczynam dyskusję nad tym punktem, to przepraszam, że to powiem, zdradzam naród i polską rację stanu w samym rdzeniu. I tak
polski polityk. Dlaczego, drodzy Państwo? Bo słowo dane drugiemu, czy w sensie jednostkowym, czy narodowym, czy państwowym, czy powszechnym, słowa danego nie wolno nikomu złamać. Czyli jeżeli mówimy, ta osoba, jeżeli dojdziemy do władzy, zostanie premierem, to polityka, która po dojściu do władzy zaczyna dalej dyskutować, to ja się pytam, to o co tutaj chodzi? Nad czym powinno się skupić wysiłek polityczny? Nad doprecyzowaniem kształtu polityki. Nie na tym, kto powinien przejąć urząd, ten czy ministra, czy innego. Drodzy Państwo, w wielkiej polityce to wtedy, kiedy partia przystępuje do wyborów, to fotele ministerialne powinny być porozdzielane. Żeby człowiek wiedział, kogo wybierze, że jeżeli ta opcja dojdzie do władzy, no to jakiego będzie mieć ministra, na przykład nauki i szkolnictwa wyższego, bo to nas, świat naukowy, interesuje. I dlatego też myślę, że pewnie kultura polityczna w Rzeczypospolitej będzie iść w tym kierunku, że ci, którzy zechcą rządzić Rzeczpospolitą, to powinni nam kandydatów na premiera i ministrów zaprezentować w punkcie wyjścia. A nad czym powinno się teraz po wyborach dyskutować? To partia powinna dniami i nocami w modlitwie, w wielkich rozprawach z najlepszymi intelektami w Rzeczypospolitej powinno się rozprawiać nad tym, jak kształtować polską rację stanu. Jak zabezpieczyć dobrobyt duchowy i ekonomiczny i polityczny i polską rację stanu względem wszystkich narodów Unii Europejskiej i świata. Jak to wszystko tworzyć? To powinno być dyskutowane, bo to jest dyskusyjne. Bo nie wystarczy, drodzy Państwo, powiedzieć, jesteśmy inną partią i już jest i będziemy mieć inne rządy. Naród oczekuje istotnej zmiany polskiej polityki. Żadnych peryferii. Nie chcemy żadnych iluzji, lecz prawdziwej służby dla polskiej racji stanu, służby dla innych narodów w ramach naszej polityki zagranicznej. Ale drodzy Państwo, ja się obawiam i tak pozwoliłem sobie zerknąć na zegarek i jestem przerażony, że Państwo głodni jesteście i spragnieni, a to już trwamy na naszym spotkaniu wprawdzie bez, powiedzmy, 700 sekund, czy około 800 sekund, ale 3 godziny. Dlatego też, drodzy Państwo, ja myślę, że jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jak najserdeczniej dziękuję. Obiecuję, że powrócę tutaj do Was, żebyśmy sobie jeszcze dyskutowali. I drodzy Państwo, wszystkim jak najserdeczniej dziękuję i Państwu za przybycie. I oczywiście telewizji Trwam i Radio Maryja na ręce ojca dyrektora doktora Tadeusza Rydzyka. I naszemu dziennikowi za właśnie wspaniałą służbę też narodowi, Kościołowi i Państwu. I za właśnie tutaj tę pomoc przy tym akcie promocji i wszystkim właśnie i tutaj na ręce naszej umiłowanej, wielce szanownej pani doktor Aldony Ciborowskiej. Drodzy Państwo, jaka to iście mrówcza
bardzo trudna, żmudna praca przepisywania tych rzeczy, ale w ogóle zainspirowania tego wszystkiego. Droga pani doktor Aldono, całym sercem dziękuję. Bóg zapłać. Obiecujemy, że 5. tom jest w przygotowywaniu i będzie też przygotowany w stosownym czasie, ale też naszym przeuroczym i jakże wspaniałym z Ducha Katolickiego działającym siostrom Loretankom. Całym sercem dziękujemy i życzymy błogosławieństwa Bożego i żeby siostry naprawdę cieszyły się wszelką łaską Bożą w tej jakże ważnej, wspaniałej misji na rzecz i Boga, i Kościoła, i narodu, ojczyzny, państwa poprzez modlitwy i tę działalność edytorską. I wszystkim Państwu całym sercem dziękuję. Naprawdę przeurocze są te spotkania na Żoliborzu, opodal grobu księdza Jerzego. I pomodlimy się, drodzy Państwo, na samo zakończenie, może w intencjach i Kościoła Świętego w Polsce, Episkopatu, całym sercem dziękując za postawę na synodzie w Rzymie poświęconemu rodzinie i państwu polskiemu, właśnie ogarniając go modlitwą i pana prezydenta i zapewne nową panią premier i wszystkich ministrów nowego rządu i wszystkich państwa posłów, senatorów i całą polską politykę i też właśnie za nasz naród, ojczyznę, ale też, kochani Państwo, pomódlmy się za wszystkich ideologów, tak jak uczył nas ksiądz Jerzy, żeby się za nich modlić, że jeżeli łaskawość miłosierna Boga w Trójcy Świętej Jedynego jest tak dobrą, to niech ich przyjmie też po oczyszczeniu z ich ziemskich win do siebie, żeby trafili do wieczności i o ten wielki dar Boży w postaci kanonizacji błogosławionego księdza Jerzego, żebyśmy jak najszybciej tego aktu mogli w naszym życiu ziemskim doświadczyć. Pomódlmy się, drodzy Państwo, słowami skierowanymi do Boga poprzez niepokalaną. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Najświętsze serce Jezusa, niepokalane serce Maryi, święty Maksymilianie, święta Faustyno, święty Janie Pawle II, błogosławiony księże Jerzy, błogosławiony księże Michale, wszyscy błogosławieni i święci naszego polskiego narodu, wszyscy święci i święte Boże, Pan z wami, niech was błogosławi i wszystkich, których ofiarowaliśmy Bogu w naszej modlitwie i w ramach naszego spotkania. Wszechmogący, miłosierny, sprawiedliwy i miłujący was cudownie niebiańską, uzdrawiającą, wszechmogącą, odwieczną i przenajświętszą miłością Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. I Bóg zapłać jeszcze Panu, naszemu drogiemu, przezacnemu redaktorowi Dariuszowi Pogorzelskiemu za wspaniałe prowadzenie dzisiejszego spotkania. I wszystkim Państwu jak najserdeczniej, jak najpiękniej dziękuję za ten urok i błogosławieństwo tego wieczoru. Szczęść Boże wszystkim Państwu.
Szanowni Państwo, jeszcze chciałam serdecznie Państwu podziękować za to, że przybyliście w ten wspaniały dzień, taki piękny i słoneczny, do Żoliborza, na Żoliborz, tutaj do tego domu. Księże profesorze, taka różyczka. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj specjalnie zaprosiłam na to spotkanie córkę mojego profesora z uniwersytetu, bo jestem taką kolekcjonerką profesorów, tak? Panią Grażynę Sołtyk. Chciałabym, żeby może tutaj przyszła na chwileczkę. Dlaczego? Dlatego, że profesor Nieduszyński, którego mam na myśli, był bardzo blisko księdza Jerzego. I możemy zastanowić się nad tym, co się stało z naszą ekonomią, że ona została porwana w pewnym momencie, a mieliśmy szansę na budowanie takiego porządku. Grażyno, podejdź może, dobrze, bo ja chciałabym pokazać, ale również ja poprosiłam, jeśli Państwo będziecie zainteresowani, Grażynę, żeby przyniosła książki swojego taty, bo ja pamiętam, studiowałam w latach 80. Miałam 3 lata ekonomii z profesorem Nieduszyńskim i on wtedy krytykował zarówno kapitalizm, który zasadza się na takiej spekulacji, ale również przeinwestowanie naszej ekonomii. I tutaj można kiedyś jakoś wejść w głąb tego zagadnienia, prawda, że się kreuje pewnego rodzaju sytuacje ekonomiczne, żeby następnie móc wejść z ideologią. Także to jest przewspaniała córka, przewspaniałego profesora, który był bardzo maryjny i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się właśnie w takim duchu, że można będzie powiedzieć też o myśli księdza profesora Nieduszyńskiego. Napisał książkę Socjalizm, Kapitalizm, Trzecia Droga i może jeszcze słówka od córy. Kłaniam się serdecznie, dziękuję, że mogę w tak zacnym gronie coś powiedzieć. Serdecznie dziękuję. Bardzo, od czego tu zacząć? Może od tego, że był synem Lwowa. To bardzo szczególni ludzie stamtąd w Polsce pochodzili. Stamtąd to było bardzo szczególne miasto. Ludzie, którzy ogromnie czuli patriotyzm i ducha ojczyzny i również wielka religijność tych ludzi. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby naświecić sylwetkę. Tam na Uniwersytecie Jana Kazimierza ojciec skończył prawo i ekonomię. Jego profesorem był Stanisław Grabski, z którym też polemizowali. Potem postawa Stanisława Grabskiego była bardzo trudna do zaakceptowania. Ojciec bardzo to przeżywał, że nie mógł do końca jakby akceptować. Ale tam nauczył się patrzenia na ekonomię szeroko i z otwartym jakby umysłem. I już wtedy postanowił zająć się nurtem ekonomii, która byłaby zgodna z nauką katolicką Kościoła. I oczywiście po wojnie nie było możliwości. W czasie wojny tworzył jakiś tam program dla Polski, ale to wszystko zaginęło. Potem przyszły czasy komunistyczne i trzeba było w ogóle się utrzymać i przeżyć. Ale mimo wszystko całe swoje życie był jakby realizował to, co rozwiązując Armię Krajową, Okulicki, Niedźwiadek przekazał, że trzeba dalej prowadzić walkę już nie zbrojną, ale aż do niepodległości. No i muszę jakby zaświadczyć, że całe życie mojego ojca to było właśnie takie trwanie na posterunku i niepoddanie myśli, to o czym ksiądz profesor mówił, jakoś te nurty bardzo są bliskie. Przepraszam, że jestem trochę wzruszona, bo dawno już nie mówiłam o ojcu, bo jakoś też ten ostatni czas nie był taki sprzyjający. Raczej zapomina się o ludziach, którzy naprawdę zachowali polskość. Prawda? Wyciąga się różne opozycyjne grupy, które nie były związane z duchem polskim, natomiast zapomina się o ludziach, którzy naprawdę przechowali to, co jest teraz jakby naszą największą wartością. I już kończąc, chciałam tylko powiedzieć, że mam taką tu przy sobie, ale myślę, że to nie jest może teraz moment, żeby to pokazywać, książkę, pierwszą pracę habilitacyjną, którą napisał, Teoria wartości i ceny, która była wydana przez Ossolineum i w momencie, kiedy już ukazała się drukiem w magazynie, tam dopiero dopadła ją cenzura i ona została na przemiał cała.
przeznaczona i ojciec potem pisał, no to taka ciekawa historia, że przyszedł ten drukarz, przyniósł pewnego dnia, zapukał, że ma książkę dla ojca z podkreślonymi czerwonym ołówkiem cenzorskimi już na książce. Cenzorskie uwagi, to bardzo ciekawe. To i ma pani. Ja mam ją, tak, ja mam tą książkę. Tak. I ta książka, tam kilka egzemplarzy uratowano, potem drugą pracę habilitacyjną pisał już, przeniósł się na ekonometrię, bo nie było mowy o tym, żeby ekonomię wolną, prawda, w Polsce można było uprawiać, ale jako opozycjonista napisał książkę, tak właśnie to, co wspominała Aldona, Kapitalizm, socjalizm, trzecia droga. I to jest też bardzo ciekawa historia, dlatego że nim ta myśl w ogóle zdołała dotrzeć do jakiejkolwiek dyskusji naukowej, to została bardzo ostro prześladowana i tępiona. Że nie ma czegoś takiego trzecia droga, bo jest wybór w świecie, albo kapitalizm, albo socjalizm. Co jest nieprawdą. I to jest bardzo ciekawe. Ja pewne nurty tej walki potrafię odtworzyć, pewnie nie wszystkie, ale też ta książka jest, ona była wydana w podziemiu, to są powielaczowe książki, bardzo ciekawe też. To chciałam państwu tyle powiedzieć. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. I jeszcze raz wszystkim państwu jak najserdeczniej dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I do zobaczenia. Daj Boże wkrótce.